Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie z Trzcianeckiego Muzeum. Cieszę się, że wspólnie możemy świętować urodziny naszego miasta. Za nami wczorajsza gala wręczenia sarenek oraz wpisania zasłużonych mieszkańców do pamiątkowej księgi, a dziś sesja popularno-naukowa poświęcona naszej zacnej jubilatce Trzciance. My dziś nie będziemy mówili tylko o samej lokacji miasta. Wiadomo, że bez wątpienia była to sprawa bardzo ważna w historii naszej miejscowości, ale chcemy też porozmawiać o prahistorii i o tych czasach przedmiejskich, równie ciekawych i interesujących. Zapraszam więc na ciekawe spotkanie z historią, które otworzy dla Państwa Krzysztof Jaworski, burmistrz naszego miasta. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością i też nieukrywanym własnym zainteresowaniem zachęcam Państwa do udziału w sesji popularno-naukowej, podczas której przedstawiona będzie Trzcianka na przestrzeni lat. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za zabranie głosu, a teraz przechodzimy do meritum. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Pan Józef Olejniczak, historyk naszej placówki. Dziękuję. Przede wszystkim przedstawię Państwu program naszej dzisiejszej sesji. Mamy przewidzianych 5 wystąpień. Rozpocznie Pani Katarzyna Alagierska, archeolog z naszego muzeum, która opowie o tych najdawniejszych dziejach Trzcianki Ziemi Trzcianeckiej, tych, dla których nie ma jeszcze źródeł pisanych. Temat tego wystąpienia to jest Trzcianka na tle prahistorii. Później zaprosimy o zabranie głosu księdza Łukasza Nowaka ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, który powie o przedmiejskich dziejach Trzcianki, czyli o tym okresie, który jest znany ze źródeł pisanych, czyli najwcześniejsze wzmianki pisane na temat Trzcianki do 1731 roku. Z kolei jako trzeci głos zabierze pan profesor Marcin Chlebionek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który powie o lokacji miasta w Trzciance 3 marca 1731 roku, czyli omówi ten dokument lokacyjny, konsekwencje tego aktu wydanego przez Augusta II. Dalej głos zabierze pan Paweł Krajewski, student historii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, który opowie o najstarszych herbach i pieczęciach miasta Trzcianki. To bardzo ważny atrybut każdego miasta, dawniej może bardziej niż obecnie. I na zakończenie poprosimy o zabranie głosu pana profesora Pawła Guta z Archiwum Państwowego w Szczecinie, który opowie o tym, jakiego rodzaju materiały archiwalne badacz interesujący się ziemią trzcianecką może znaleźć w tamtym archiwum. I tutaj nie mówimy o tych dokumentach lokacyjnych czy innych przywilejach, które są w Szczecinie, ale o dokumentacji aktowej dotyczących z końca wieku XIX i z pierwszej połowy wieku XX. Dzień dobry. W związku z rocznicą uzyskania praw miejskich przez nasze miasto pragnę przedstawić Państwu garść informacji na temat archeologii naszych terenów. W trakcie niniejszej prezentacji pragnę przedstawić Państwu zarys pradziejów ziemi trzcianeckiej, rozpoczynając od pierwszych przejawów życia człowieka na naszych terenach, a kończąc na interesującym nas dziś szczególnie czasie Trzcianki Nowożytnej. Myślę, że na wstępie warto przypomnieć, jak specyficzną nauką jest archeologia i co jest fundamentem tej nauki. Archeologia jest specyficzną nauką, która czerpie dane głównie ze źródeł materialnych, pozostawionych przez ludzi żyjących przed wiekami. Źródła te w postaci kamiennych, krzemiennych i kościanych narzędzi, naczyń glinianych i innych wyrobów ceramicznych, ozdób brązowych, żelaznych czy też wykonanych z metali szlachetnych, monet i jeszcze wielu innych przedmiotów życia codziennego, a także szczątków ludzkich, zapieczętowane są w nawarstwieniach ziemnych pod naszymi stopami. Wiele z nich zostało już odkrytych i jeszcze więcej czeka zapewne na odkrycie. Ważne jest to, że archeolog opiera swoją wiedzę na temat prahistorii przede wszystkim o wytwory kultury materialnej.
Co prawda, archeologia bada też często nawarstwienia z czasów, w których mamy już dostęp do źródeł pisanych, jednak bezsprzecznie to właśnie wytwory kultury materialnej stanowią podstawowe źródło wiedzy archeologa. Jeden z czołowych badaczy polskiej archeologii mawiał do swoich studentów, że archeolog jest jak widz w teatrze spóźniony na przedstawienie. Widz ten wchodzi na scenę i z porozrzucanych tam rekwizytów odczytuje przebieg sztuki. Dla archeologa taką sceną teatralną jest powierzchnia wykopu, rekwizytami zaś są znalezione w tym wykopie zabytki archeologiczne. Badania archeologiczne przeprowadzać można na różne sposoby. Jednym z podstawowych ich rodzajów są badania powierzchniowe. Polegają one na przemieszczaniu się po zaoranych polach i zbieraniu zabytków, które w wyniku orki znalazły się na powierzchni i stanowią widomy ślad istniejącego w tym miejscu stanowiska archeologicznego. Miejsca powierzchniowych odkryć nanosi się na mapę, tworząc w ten sposób obraz osadnictwa na danym terenie. Oczywiście mapa taka nigdy nie jest kompletna, dlatego też badania powierzchniowe winny być przeprowadzane wielokrotnie, tak żeby stworzyć jak najpełniejszy obraz osadnictwa danego terenu. Podstawowym rodzajem badań archeologicznych są oczywiście badania wykopaliskowe. W trakcie tych prac badacz otwiera część stanowiska i eksploruje znajdujące się tam warstwy archeologiczne, przeprowadzając kompleksową dokumentację nawarstwień oraz znajdujących się w nich zabytków. W ostatnim czasie coraz częściej do prac badawczych wykorzystuje się także nowoczesne metody nieinwazyjne, takie jak fotografia lotnicza, która pozwala na dopatrywanie się w odpowiedniej perspektywie lotniczej nawarstwień kulturowych widniejących w wyróżnikach roślinnych. Bardzo pomocnym narzędziem do wyszukiwania stanowisk archeologicznych, szczególnie posiadających własne formy terenowe, jest też skaning lidar. W ostatnich czasach coraz częściej badacze wykorzystują też różnego rodzaju sposoby skanowania geofizycznego. Metody te pozwalają na uzyskanie obrazu nawarstwień podziemnych odczytywanych przy pomocy fal elektromagnetycznych bez konieczności wykonywania wykopów. Jeśli chodzi o źródła archeologiczne dla ziemi czcianeckiej, badania archeologiczne na obszarze dookoła Czcianki prowadzone były już w okresie przed II wojną światową. Po badaniach niemieckich pozostało jednak niewiele. Materiały archeologiczne oraz dokumentacja znacznie ucierpiały w zawierusze II wojny światowej, a szczególnie w roku 1945. Po wojnie na kilkanaście lat materiały archeologiczne z Czcianeckiego Muzeum trafiły do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i wróciły do Czcianki dopiero w latach 60. Niestety większość kolekcji przedwojennej pozbawiona jest dokumentacji. Nie jest więc jasne, jak materiały zostały pozyskane, a przede wszystkim skąd dokładnie pochodzą. W zbiorach muzeum znajduje się co prawda pewna ilość dokumentów, jakie pozostawili niemieccy badacze, drobne zapiski czy metryki zabytków. Przypoczątkowanie konkretnych zabytków do tej szczątkowej dokumentacji jest jednak niezwykle trudne. Prace tego typu przeprowadzać trzeba z należytą ostrożnością. Dodatkowo pamiętać należy, że badania przedwojenne przeprowadzane były często przez archeologów amatorów i niestety ich prace skupiały się na poszukiwaniu zabytków. Dokumentacja nawarstwień pozostawała natomiast drugorzędną sprawą. Jeśli chodzi o badania powojenne, muzeum posiada oczywiście również takie zbiory. Jedną z ważniejszych eskapad archeologicznych były zapewne kilkusezonowe badania archeologiczne w Białej na stanowisku kultury pomorskiej. Badania te prowadził w latach 70. badacz Czesław Strzyżewski i badacz Zbigniew Żurawski. Dodatkowo na terenie ziemi czcianeckiej w drugiej połowie XX wieku kilkakrotnie przeprowadzane były akcje badań AZP, czyli archeologicznego zdjęcia Polski, badania powierzchniowe. W zbiorach muzeum znajdują się także artefakty przekazane jako odkrycia przypadkowe, które wykonane zostały na przykład w trakcie prowadzenia prac gospodarskich czy prac ziemnych. W zbiorach znajduje się także materiały pochodzące z nielicznych nadzorów archeologicznych. Obecnie muzeum planuje szereg prac badawczych zarówno na terenie Trzcianki, jak i miejscowości położonych dookoła miasta. Będą to zarówno badania powierzchniowe, jak i badania wykopaliskowe, a także prace nieinwazyjne, które mają przynieść nam nowe informacje na temat życia ludzi na terenie Czcianki w Pradziejach. Na mapie pokazana jest przybliżona lokalizacja stanowisk archeologicznych z poszczególnych okresów prehistorii.
Zaczynając od oznaczonej kolorem zielonym epoki kamienia, poprzez epokę brązu, żelaza i średniowiecze, docieramy do interesujących nas dziś szczególnie czasów nowożytnych, oznaczonych kolorem niebieskim. Ten graficzny przekrój rozmieszczenia osadnictwa pokazuje zdecydowane tendencje rozwojowe. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie dysponujemy tu pełnym obrazem osadnictwa. Na nowe, jeszcze nieodkryte stanowiska archeologiczne zapewne badacze natkną się jeszcze niejednokrotnie podczas planowanych w przyszłości prac powierzchniowych. Na dzień dzisiejszy stan wiedzy pozwala nam jednak na pokazanie właśnie takiego obrazu osadnictwa pradziejowego na ziemi trzcianeckiej. Dane z badań AZP udostępnione zostały dzięki uprzejmości pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, delegatura w Pile. Dla bezpieczeństwa stanowisk archeologicznych na mapie nie oznaczono dokładnych punktów ich lokalizacji. Mapa ma na celu jedynie ukazanie ogólnych tendencji rozwoju osadnictwa na naszych terenach. Osadnictwo epoki kamienia oznaczone zostało na mapie kolorem zielonym. Jak widać na załączonym obrazie, ludność w tym okresie osiedlała się głównie w pobliżu wody. Przede wszystkim w sąsiedztwie jezior. Mówiąc o epoce kamienia, mam tu na myśli zarówno okres schyłkowego paleolitu poprzez mezolit do czasów neolitu. Jeśli chodzi o najstarszych mieszkańców naszych ziem, w zeszłym roku udało nam się przebadać stanowisko schyłkowo-paleolityczne i mezolityczne z okolic Smolarni. Materiały z tego obozowiska ludności łowców i zbieraczy datować można na około 12-9 tysięcy lat. Pozyskane zabytki to narzędzia wykonane z krzemienia. Jeśli chodzi o młodszą epokę kamienia, z tego okresu w zbiorach muzeum posiadamy dość liczne znaleziska siekier i toporów kamiennych. Ich przykłady zamieszczone są w prezentacji. Zobaczyć je można także na stałej wystawie archeologicznej w naszym muzeum. Niestety większość z tych artefaktów pozyskana została przed wojną, w związku z czym nie jesteśmy obecnie w stanie ustalić dokładnych lokalizacji ich pochodzenia oraz sposobów pozyskania. Niezwykle ciekawym znaleziskiem archeologicznym, neolitycznym są znajdujące się na wystawie naszego muzeum dwa naczynia kultury amfor kulistych, widoczne na slajdzie. Zostały one zabezpieczone przez archeologów przy naruszonym niestety przez prace gospodarskie pochówku krowy w miejscowości Straduń w roku 1995. Pochówki tego typu znane są z terenów Polski doby neolitu. Rekonstrukcję pochówku krowy ze Stradunia zobaczyć możemy na wystawie Trzcianeckiego Muzeum. W okresie epoki brązu, jak widać, osadnictwo rozprasza się nieco bardziej i niejako oddala od wody. W zbiorach muzeum epoka brązu reprezentowana jest przez dość pokaźny zbiór materiałów ceramicznych kultury łużyckiej. Jest to jedna z najlepiej rozpoznawalnych kultur pradziejowych na terenie Polski. Dzieje się tak zapewne dlatego, że osada kultury łużyckiej w Biskupinie została zrekonstruowana i jest znana praktycznie chyba przez każdego miłośnika dawnej historii naszych ziem. Ludność w tym okresie parała się hodowlą zwierząt i uprawą roli. Jeśli chodzi o nowinki, to bezsprzecznie pozostaje nimi uzyskanie tajników wytopu brązu. Także w naszej kolekcji muzealnej znajdują się przedmioty brązowe z tego okresu. Jeśli chodzi o natężenie osadnictwa w epoce żelaza, z danych AZP wynika, że kształtuje się ono podobnie jak w epoce wcześniejszej. Nie wgłębiając się zbytnio w szczegóły, trudno roztrząsać tu dyferencjacje widoczne w życiu codziennym mieszkańców naszych terenów w epoce żelaza w stosunku do epok wcześniejszych. Nadal w gospodarce dominowała hodowla i uprawa roli. Najważniejszą nowinką było w tym czasie oczywiście poznanie możliwości, jakie daje wytop żelaza z rud darniowych. W okresie szeroko pojętej epoki żelaza w okolicach Trzcianki najlepiej rozpoznane są materiały związane z kulturą pomorską. Do najważniejszych stanowisk tej kultury należy cmentarzysko ze wspomnianej już pobliskiej Białej. Artefakty w postaci licznych naczyń grobowych, urn popielnicowych, różnego rodzaju przystawek pochodzących z tego stanowiska podziwiać można na naszej ekspozycji muzealnej. Do szczególnie cennych zabytków należy szklany paciorek kobaltowy, wyposażenie jednej z urn. Jak wynika z przeprowadzonej analizy chemicznej, zabytek ten dotarł na nasze ziemie aż z Egiptu. Na załączonej mapie przedstawione zostało osadnictwo zarówno czasów wczesnego, pełnego, jak i późnego średniowiecza. Mimo tego obserwujemy niejakie zagęszczenie stanowisk w porównaniu do stanu osadnictwa z wcześniej omawianych epok. Widoczne na slajdzie naczynia i przedmioty użytku codziennego, takie jak grzebień kościany, obciążniki tkackie,
obejrzeć możemy na wystawie stałej naszego muzeum. W stosunku do epok poprzednich widzimy znaczne zagęszczenie osadnictwa. Materiały nowożytne znajdowane na polach ornych dookoła czcianki stanowią typowy dla tego okresu przekrój materiałów ceramicznych, niestety mocno fragmentarycznych. Te ślady osadnicze stanowią przede wszystkim świadectwo użytkowania w okresie nowożytnym pól znajdujących się dookoła osady czcianka. W przedstawionej tu przeze mnie mapce zastanawiać może biała plama, jaka znajduje się w samym centrum mapy. Jest to oczywiście siatka ulic czcianki. Niestety teren samego miasta jest bardzo słabo rozpoznany archeologicznie. Jasnym jest, że nawarstwienia archeologiczne w miejscach wielokrotnie poddawanych przebudowie są sukcesywnie niszczone. Niemniej jednak wyjątkowo ważnym odkryciem ostatnich lat są zachowane na Czcianeckim Placu Pocztowym nawarstwienia miejskie. Co ciekawe, podczas prowadzenia na Placu Pocztowym nadzoru archeologicznego badacze odkryli drobne ślady osadnictwa pradziejowego w postaci fragmentu ceramiki prehistorycznej, która najpewniej wiązana może być z przełomem epoki brązu i żelaza. Dodatkowo znaleziono także fragment polepy konstrukcyjnej oraz narzędzie krzemienne. Są to oczywiście jedynie drobiazgi, jednak stanowią widoczny ślad osadnictwa na terenie czcianki już w pradziejach. Jeśli chodzi o interesujące nas dziś w szczególny sposób nawarstwienia nowożytne, na terenie Placu Pocztowego archeolodzy Mirosława Dernoga i Piotr Alagierski odkryli w trakcie prowadzenia instalacyjnych prac ziemnych nawarstwienia związane najpewniej z istniejącą niegdyś na Placu Pocztowym karczmą. W nawarstwieniach tych znaleziono typowy zestaw stłuczonych niestety naczyń ceramicznych, niekiedy pięknie zdobionych. Fragmenty szkieł nowożytnych, drobne monety i inne przedmioty codziennego użytku związane z życiem mieszkańców Czcianki Nowożytnej. Na Placu Pocztowym dokonano także odkrycia artefaktów związanych z najnowszą historią miasta. Odkryto mianowicie szereg pocisków artyleryjskich, pocisków karabinowych czy elementy uzbrojenia żołnierzy, zagubione zapewne w trakcie walk w 1945 roku. Jednym z najbardziej spektakularnych odkryć dokonanych na Placu Pocztowym było zapewne odsłonięcie fundamentów Kościoła Ewangelickiego i ujawnienie niezwykle ciekawych elementów konstrukcyjnych tej budowli, między innymi w postaci łuków odciążających posadowienie murów. Prace archeologiczne pozwoliły także na odkrycie fundamentów synagogi i zabudowań gospodarczych domu rabina, znajdujących się na dzisiejszym Placu Targowym. Niestety, obie te budowle nie przetrwały próby czasu. Synagoga spalona została podczas wydarzeń Nocy Kryształowej, Kościół Ewangelicki rozebrano natomiast w 1965 roku. Jak widać na załączonym slajdzie, podczas prac badawczych odkryto wiele ciekawych przedmiotów związanych z tymi czcianeckimi miejscami kultu. Należą do nich fragmenty ławy kościelnej, fragment świecznika, mechanizm zegara z wieży Kościoła Ewangelickiego, cegła kształtka odwzorowująca lwią łapę z synagogi oraz pochodzące z niej okucie drzwi. Pracownicy Czcianeckiego Muzeum nie ustają w staraniach, aby jak najpełniej rozpoznać historię naszego miasta. Dział archeologii Czcianeckiego Muzeum planuje wiele nowych działań, które pozwolą nam na dokonanie nowych odkryć zarówno w obrębie zabudowań miejskich Czcianki, jak i terenów dookoła miasta. Planowane są badania powierzchniowe, badania nieinwazyjne, a także prace wykopaliskowe. W zeszły piątek otrzymaliśmy zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie prac badawczych w rejonie Radolina i Białej. Niestety, jeśli chodzi o nawarstwienia miejskie, zdecydowanym problemem są tutaj utrudnienia w dotarciu do tych nawarstwień. Obecnie badania i prace archeologiczne możliwe są do wykonania najczęściej w związku z planowanymi na stanowiskach archeologicznych inwestycjami naruszającymi struktury ziemne. W związku z tym apelujemy do mieszkańców, aby zgłaszali do naszego muzeum planowane prace ziemne. Mamy nadzieję, że działania takie przyczynią się do rozwoju wiedzy na temat dawnych mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, witam wszystkich. Ksiądz Łukasz Nowak. Dziś kilka słów na temat historii Czcianki od momentu jej powstania aż do uzyskania praw miejskich w 1731 roku. Już samo powiedzenie, że zajmiemy się historią Czcianki od czasu jej powstania, wiąże się z pewną trudnością, mianowicie taką,
że na dzień dzisiejszy wydaje się, że chyba nikt nie wie, kiedy dokładnie trzcianka powstała. Przez długi czas uważano, że trzcianka to wymieniana w dokumencie z 1245 roku obok białej osada Rozdruszka. Dokument ten jednak, podobnie jak jego rzekome potwierdzenie z 1323 roku, został uznany przez historyków za falsyfikat z połowy XVI wieku. Ponadto nazwa Rozdruszka była w użyciu jeszcze w XVIII wieku, co udało się pokazać w drugim tomie źródeł do dziejów ziemi trzcianeckiej. Nazwa ta odnosiła się do pewnej łąki w okolicach Białej. Zresztą jeszcze na długo przed ukazaniem się drugiego tomu, bo w 2005 roku, z Rozdruszką rozprawił się w cudzysłowie profesor Chlebionek w swojej publikacji Studia z dziejów trzcianki i ziemi trzcianeckiej, do której Państwa odsyłam. Proszę Państwa, naturalną sprawą przy zgłębianiu początków jakiejś miejscowości wydaje się rozpoczęcie od poszukiwań jej aktu lokacyjnego. W naszym przypadku dotychczasowe próby odnalezienia takiego dokumentu zakończyły się niepowodzeniem. Już protokół klasyfikacyjny z 1773 roku mówił, że przywilej wiejski trzcianki został utracony w wyniku pożaru. Wobec tego skupimy się na najstarszej wzmiance o trzciance. Wiadomo nam, że w połowie XVI wieku dobra czarnkowskie położone na północ od Noteci były bardzo słabo skolonizowane i nazywano je pustką. Pięknie widać to na mapach Korony Polskiej z drugiej połowy XVI wieku zamieszczonych na stronie Atlas Foncium, na którą zapraszam. Tutaj Noteć zaznaczyłem prowizorycznie na czerwono. Proszę zwrócić uwagę na liczbę miejscowości poniżej tej czerwonej kreski i na te kilka osad, które znajdują się powyżej. Trzeba przy tym zauważyć, że na mapie tej zaznaczono już Radosiew, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z 1557 roku, oraz Trzciankę z pierwszą wzmianką odnoszącą się do roku 1560. Gdyby mapa ta odnosiła się do sytuacji z 1550 roku, to prawdopodobnie na północ od Noteci zaznaczona byłaby tylko Biała, Hamer, czyli Kuźnica Czarnkowska i Stobno. Na mapie z Atlasu Historycznego Polski, pokazującej sytuację pod koniec XVI wieku, na północ od Noteci widać już więcej miejscowości, na przykład Jędrzejewo czy Siedlisko. W mojej ocenie początki Trzcianki jako wsi należy wiązać z połową XVI wieku. Najstarsza pewna wzmianka o Trzciance znajduje się w Archiwum Państwowym w Poznaniu w Księdze Grodzkiej Wałeckiej. Gdy zajrzymy do tej księgi, zobaczymy między innymi taki zapis intromisji, czyli wprowadzenia w posiadanie nieruchomości Jadwigi Czarnkowskiej do wsi Biała i Trzciana. Tutaj na drugiej stronie nazwy obu tych miejscowości podkreśliłem dla Państwa na czerwono. Muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, ale treść tego dokumentu w tłumaczeniu na język polski brzmi mniej więcej tak. Działo się w Grodzie Wałeckim w niedzielę najbliższą przed świętem świętego Wojciecha, roku jak wyżej, czyli 20 kwietnia 1561 roku. Przybywając osobiście do urzędu pana starosty powiatu wałeckiego i do akt niniejszych grodzkich wałeckich, Jan Janiczy, woźny poznański i wałecki, jawnie i publicznie oświadczył, że w minionym ostatnim roku nazajutrz po święcie świętej Łucji, czyli 14 grudnia 1560 roku, wwiązał i wprowadził w sposób formalny szlachetnie urodzoną Jadwigę, żonę prawowitą szlachetnie urodzonego Wojciecha Sędziwoja Czarnkowskiego, we wszystkie ogółem wsie i majątności dziedziczne Biała i Trzciana, położone w powiecie poznańskim. Intromisja została w sposób swobodny i bez jakiegokolwiek sprzeciwu dopuszczona przez Andrzeja Libickiego, tychże wsi zarządcę.
Intromisja, czy inaczej wywiązanie, to ogłoszenie w jakimś publicznym miejscu i w obecności świadków, że postanowieniem sądowym właścicielem jakiejś miejscowości jest konkretna osoba. W naszym przypadku woźny sądowy Jan Janiczy 14 grudnia 1560 roku ogłaszał w Białej i Trzciance, że właścicielką tych miejscowości jest odtąd Jadwiga Czarnkowska, która otrzymała te wsie na własność od swojego męża Wojciecha. Zarządca obu tych wsi z ramienia rodziny Czarnkowskich, Andrzej Libicki, bez przeszkód dopuścił do przeprowadzenia intromisji, co zostało zapisane w księgach grodów Wałczyn. Jak wiadomo z późniejszych zapisów, Czarnkowscy wielokrotnie puszczali zarówno Białą, jak i Trzciankę w dzierżawę lub oddawali w zastaw. Pominiemy tutaj sprawy tych transakcji. W 1565 roku wieś pojawia się już pod nazwą Trzciana Łąka i pod tą nazwą będzie występowała przez kolejne dziesięciolecia. Źródła historyczne mówią, że w drugiej połowie XVI wieku trzcianeccy chłopi zajmowali się rolnictwem oraz połowem ryb w okolicznych jeziorach i strumieniach, jak również gospodarką leśną. W 1581 roku w Trzciance mieszkało 27 chłopów posiadających po ćwierci łana roli, czyli około 4 hektarów. Ponadto 15 zagrodników, czyli chłopów posiadających samą zagrodę, gospodarstwo, dwóch karczmarzy i jeden młynarz. Taka uwaga na marginesie, pierwsza wzmianka o istnieniu w Trzciance młyna pochodzi już z 1567 roku. Znajdował się on przy obecnej ulicy Łomnickiej 4. Najprawdopodobniej większość sprowadzonych do Trzcianki osadników pochodziła z ziemi wałeckiej lub Brandenburgii i posługiwała się na co dzień językiem niemieckim. Zapewne rodzina Czarnkowskich ściągnęła ich jako osadników mających skolonizować słabo zaludnione tereny na północ od Noteci. Koloniści pozostali przy swoim języku i przy swojej wierze, gdyż źródła kościelne z początku XVII wieku mówią, że prawie wszyscy byli niemieckojęzycznymi protestantami. Na pochodzenie osadników z ziemi wałeckiej może wskazywać nazwisko pierwszego znanego sołtysa Trzcianki, Joachima Kiony, czy Kijone, albo Kione, jak chcą różne źródła. Wiadomo o nim, że posiadał on przywilej sołecki, wydany mu przez Wojciecha Sędziwoja Czarnkowskiego, męża pani Jadwigi, o której przed chwilą była mowa. Czarnkowski zmarł w 1578 roku, więc przywilej Kiony musiał być wcześniejszy. Po śmierci Joachima Kiony jego dzieci prowadziły spór sądowy z wdową po Wojciechu Czarnkowskim Jadwigą o prawa do sołectwa w Trzcianej Łące. Ostatecznie Trybunał Koronny w Piotrkowie zawyrokował, że właścicielką wsi jest Jadwiga Czarnkowska, jednak musi ona wykupić prawa sołeckie od Kionów, za które zapłacił ich ojciec. W całym tym sporze najciekawsza jest dla nas jednak relacja z 1591 roku, mówiąca o intromisji Jadwigi Czarnkowskiej do wsi Trzciana Łąka, którą właśnie Państwo widzą. Mamy tutaj do czynienia drugi raz z intromisją tej samej osoby do Trzcianki. W 1560 roku ogłaszano, że jedyną właścicielką jest Jadwiga Czarnkowska i w 1591 roku po procesie sądowym miała miejsce identyczna sytuacja. Przypominam, że intromisja to publiczne ogłoszenie w obecności dwóch świadków, że ktoś jest właścicielem danej miejscowości. Niedługo po wyroku Trybunału Koronnego woźny Grodzki z Poznania zjechał wraz z dwoma szlachcicami do dworu sołeckiego w Trzciance, aby ogłosić Czarnkowską jedyną właścicielką wsi. Sama wzmianka o dworze może wskazywać na istnienie w Trzciance w tym czasie folwarku. W późniejszych dokumentach dworem nazywano zawsze siedzibę zarządcy folwarku. Folwark istniał na pewno już w 1610 roku, gdyż z tego czasu pochodzi pierwsza wzmianka o opuszczeniu go w dzierżawę.
Dokładniejszy opis folwarku pochodzi z inwentarza z 1662 roku. Znajdował się w nim dom podstarościego, czyli ekonoma folwarcznego, który nadzorował prace gospodarcze. Był to raczej skromny budynek, składający się z dwóch części, jednej mieszkalnej i gospodarczej. W części mieszkalnej znajdowała się jedna wielka reprezentacyjna izba oraz dwa mniejsze pokoje. W drugiej części domu znajdował się kurnik oraz zagroda dla gęsi, a na poddaszu mały spichlerzyk. Budynek pokryty był gątem oraz słomą. Oprócz domu podstarościego w folwarku znajdował się również szereg zabudowań gospodarczych. Były to chlewy, obory, szopy, owczarnie, spichlerz oraz browar. Późniejszy inwentarz 1715 roku mówi, że przy folwarku oprócz domu ekonoma znajdowała się również rezydencja dzierżawcy, składająca się z jednej większej izby, kilku mniejszych pokoi oraz kilku komór. Prawie cały folwark spłonął w 1717 roku. Wróćmy jednak jeszcze raz do końca XVI wieku. Relacja z ogłoszenia Czarnkowskiej jedyną właścicielką trzcianki z 1591 roku zawiera jeszcze jedną bardzo ciekawą informację. Mianowicie kończy się ona stwierdzeniem, że ogłoszeniu temu nie sprzeciwił się zacny Hannus zwany Brüer, okazując tejże wielmożnej Jadwidze Czarnkowskiej należne posłuszeństwo. Kim był ów tajemniczy Hannus Brüer? Otóż Hannus, czyli Johannes, Jan, musiał być zarządcą wsi mieszkającym we wspomnianym dworze czy folwarku. Zwany był Brüer, czyli ze staroniemieckiego piwowarem. Ważenie piwa było wówczas przywilejem sołtysa. Jeśli dworem sołeckim zarządzał Jan zwany piwowarem, a przywilejem sołtysa było ważenie piwa, to logicznym wydaje się, że w 1591 roku w trzciance musiał istnieć również browar. Można powiedzieć, że jest to tylko śmiała hipoteza, która niekoniecznie musi okazać się prawdziwa. Jednak Jan Piwowar pojawia się na kartach historii po raz kolejny, tym razem w dokumentach kościelnych, i to obok trzcianeckiego sołtysa. Wizytator kościoła w Trzciance zapisał w 1641 roku, że ówczesny proboszcz przedstawił mu papierowy dokument, który głosi, że mieszkańcy wsi Trzcianka złożyli przysięgę posłuszeństwa dziedzicowi oraz proboszczowi, a także zobowiązali się do naprawy grożącego ruiną kościoła, szkoły i innych budynków. Pod dokumentem tym podpisał się obok sołtysa Adama Sarpskiego również niejaki Jan Piwowar. Człowiek ów musiał zatem posiadać we wsi autorytet równy sołtysowi. Oczywiście wspomniany dokument nie został wystawiony w tym samym roku, w którym odbywała się wizytacja, a pewnie trochę wcześniej. Jako ciekawostkę dodam również, że wizytator zanotował jeszcze odnośnie do browaru i proboszcza następujące słowa. Wcześniej z browaru pana dziedzica dawano w tejże wsi księdzu proboszczowi od każdego ważenia resztki piwa, czyli zlewki określonej miary oraz pół beczki piwa drugiego rzędu. Obecnie odmawia mu się tych danin. Gdy jesteśmy już przy źródłach kościelnych, wypada wspomnieć również o samym kościele. Bardzo możliwe, że Trzcianka posiadała swój własny kościół już w XVI wieku, zapewne drewniany. Jednak pierwsza pewna wzmianka o istnieniu kościoła katolickiego we wsi pochodzi dopiero z roku 1620. Kościół ten był wówczas jeszcze niepoświęcony, ani nie posiadał żadnego wezwania. Prawem parafialnym podlegały mu Nowa Wieś i Łomnica. Ten drewniany budynek został konsekrowany dopiero w 1640 roku. Parafia katolicka przyjęła wówczas tytuł Trójcy Świętej. Jako ciekawostkę podam, że nazwę parafii na świętego Jana Chrzciciela
zmieniono dopiero po pamiętnym pożarze czcianki w noc świętojańską 1754 roku, kiedy spłonęła spora część zabudowań, kościół jednak ocalał. Dokument wizytacyjny z 1641 roku mówi o istnieniu przy parafii katolickiej również szkoły parafialnej. Szkoła w Trzciance wzmiankowana jest już w 1629 roku. XVII-wieczny kościół zawalił się lub spłonął na początku XVIII wieku i konieczna była budowa nowej świątyni. Nowy kościół powstał w 1717 roku i był bardziej reprezentacyjny od poprzedniego. Zachował się jego opis z 1718 roku. Kościół nowy pod wezwaniem Najświętszej Trójcy. Wewnątrz posadzka, strop z desek, ławki, chór, wszystko nowe. Brak organów, ołtarz jeden nowy, świeżo pozłocony. Zarówno strop, jak i ściany przy nim są malowane na kolorowo. Nadto dwa nowe ołtarze posiadają mensy. Na jednej z nich umieszczono stary ołtarz mający rzeźbę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Brak kaplic. Cyborium całe nowe, pozłacane, dobrze zaopatrzone w zamki i zamknięte. W 1738 roku, czyli już krótko po nadaniu czciance praw miejskich, zmarł budowniczy tego kościoła, ksiądz Andrzej Cybort, który został pochowany w krypcie pod posadzką. Podobnie jego następca. Są to najstarsze informacje o ogrzebaniu wewnątrz kościoła proboszczów. Tutaj jeszcze rzut oka na pieczęć parafialną z przełomu XVIII i XIX wieku, gdzie kościół ten został przedstawiony. Zdjęcie pochodzi z wirtualnego Muzeum Trzcianki, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Wróćmy jednak jeszcze do XVII wieku. Jeden z dokumentów mówi, że w 1629 roku było w Trzciance 80 domów, nie licząc kościoła, plebanii, dworu i szkoły. Oznacza to, że od 1581 roku Trzcianka rozrosła się dwukrotnie. 10 lat później, to jest w 1641 roku, trzcianeccy chłopi uprawiali już 33 łany ziemi, czyli ponad 130 hektarów. Jednak rolnictwo nie było jedynym zajęciem mieszkańców Trzcianki. Mniej więcej w połowie XVI wieku we wsi pojawili się sukiennicy. Inwentarz z 1662 roku wylicza ich już 13, a ponadto jednego kowala, jednego bednarza, jednego krawca oraz dwóch karczmarzy. W pobliżu wsi funkcjonował również folusz. W 1679 roku w Trzciance powstał już cech sukienników, a 3 lata później również cech szewców. Warto dodać, że cech sukienników funkcjonował w Trzciance bardzo długo, bo aż do 1888 roku. Tutaj jeszcze rzut oka na przywilej Andrzeja Gębickiego zezwalający na założenie cechu sukienników we wsi Trzcianka. Jest to fotografia z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, opublikowana w wirtualnym Muzeum Trzcianki. Tutaj natomiast tłok pieczętny cechu szewców z 1682 roku z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu. Natomiast teraz patrzą Państwo na już dużo późniejsze świadectwo cechowe mistrza szewskiego Matiasa Blocha z Trzcianki z 1789 roku. Jako ciekawostkę dodam, że w księdze cechu szewców zaczynającej się od 1780 roku znajduje się w mojej ocenie najstarsze graficzne przedstawienie Trzcianki pokazujące wejście dwóch wędrowców do wówczas już miasteczka. Wiek XVIII
nie rozpoczął się dla czcianki szczęśliwie. Można raczej powiedzieć, że pierwsze dwudziestolecie XVIII wieku to jedno wielkie pasmo nieszczęść. Najpierw została ona doszczętnie złupiona przez wojska moskiewskie ciągnące na Pomorze. W Archiwum Państwowym w Poznaniu zachowało się zeznanie w tej sprawie, złożone przez sołtysa Martina Kiemnica przy okazji powiadomienia o pożarze czcianki w 1712 roku. Sołtys pisał tak. Włók pustych w tej wsi pomienionej odłogiem leży, których nikt nie orze ani sieje, 11. Z każdej zaś pomienionej włóki za dwa dymy płacono podatki wszelkie. Moskwa przechodząca tak do Pomorzany, jako też i nazad, tę wieś pomienioną w niwecz obróciła. Zboża wszystkie, żyto, jęczmień, owies, grochy i tatarkę pozabierała, także i drobiazgi, bydła wszelkiego sztuk 74, owiec 149, oprócz pieniędzy, któreśmy dawali, zabrała i do ostatka w niwecz tę wieś pomienioną zrujnowała. Następnie, jak już wspomniałem, w 1712 roku doszło do niewielkiego pożaru wsi. Sołtys Kiemnic w tym samym zeznaniu donosił. We wsi Trzcionka nazwanej w roku 1712, blisko przed Bożym Narodzeniem, chałup kmiecych trzy wraz ze wszystkimi przyległymi budynkami, stodołami, chlewami i oborami z dopuszczenia boskiego zgorzały i w popiół się obróciły. Jednak największa katastrofa miała dopiero nadejść. Jak się okazało, problemy mieszkańców Trzcianki miały się ciągnąć jeszcze przez kilka kolejnych lat. Wojska moskiewskie pozostały bowiem w regionie na dłużej, stacjonując w podtrzcianeckich wsiach. Możliwe, że to one przyczyniły się do kolejnego pożaru, w którym straty były ogromne, gdyż spaliło się 65 domostw oraz cały folwark wraz z browarem i spichlerzami. Po folwarku pozostał właściwie tylko komin w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się kuchnia. Jego dzierżawca utracił cały majątek, podobnie jak wielu trzcianeckich rzemieślników, którzy utracili prócz warsztatów pracy również towary, sukna i wełnę. Wieś praktycznie cofnęła się w rozwoju o pół wieku. Tak jak w 1662 roku, tak teraz w Trzciance było tylko 13 sukienników, których domostwa ocalały. Natomiast większość gospodarstw trzcianeckich rolników spłonęła całkowicie. Możemy się domyślać, że odbudowa wsi trwała kolejne kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat. I w ten sposób dochodzimy do roku 1731, w którym Trzcianka uzyskała prawa miejskie. Szanowni Państwo, powoli kończąc, chciałbym powiedzieć jeszcze dwa zdania na temat właścicieli Trzcianki przed 1731 rokiem. Sprawy własnościowe to bardzo zawiły temat, którym nie chciałbym Państwa w tej chwili obciążać. Ogólnie powiem tylko, że do 1655 roku właścicielami Trzcianki byli Czarnkowscy i w pewnym stopniu ich wierzyciele. Tutaj widzimy Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, syna wspomnianych dzisiaj już Wojciecha i Jadwigi, która procesowała się z kionami. Jest to portret trumienny z kościoła w Czarnkowie z około 1627 roku. Tutaj natomiast ten sam Adam Sędziwój Czarnkowski wraz z żoną Katarzyną z Leszna w dokumencie fundacyjnym kapituły kolegiackiej z 1632 roku. Poniżej ich dzieci, między innymi Franciszek Sędziwój Czarnkowski, ostatni męski przedstawiciel tego rodu. Po jego śmierci właścicielami Trzcianki byli spadkobiercy Czarnkowskich,
między innymi rodziny Gębickich, Naramowskich, Szembeków i Iwańskich. Nie chcę zbyt szczegółowo mówić o tych rodzinach, ponieważ nie są to informacje, które są nam w tej chwili niezbędne. Odsyłam Państwa do 6 tomu Kroniki Ziemi Trzcianeckiej, gdzie znajdą Państwo artykuł pana Piotra Falkowskiego o genealogii rodziny Czarnkowskich oraz pana profesora Chlebionka o Czarnkowszczyźnie po Czarnkowskich. Tam podjęto próbę wyjaśnienia wszystkich zawiłości rodzinno-majątkowych właścicieli Trzcianki. I już na sam koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o zmieniających się nazwach Trzcianki. W dokumencie, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie, z najstarszą wzmianką odnoszącą się do 1560 roku, sam dokument jest 1561, pojawia się nazwa Trzciana. 4 lata później występuje już nazwa Trzciana Łąka, oczywiście w formie, w jakiej widzicie ją Państwo teraz na ekranie, zlatynizowanej Trzciana Laka. Taka wzmianka, zapisywana oczywiście w różnych formach, utrzymuje się przez następne dziesięciolecia. Źródła kościelne z archiwum archidiecezjalnego w Poznaniu zawierają bardzo cenną informację z 1624 roku. W jednym z dokumentów pojawia się tam, oprócz znanej nam nazwy Trzciana Łąka, tutaj w formie Trzcina Łęka, również niemiecka nazwa miejscowości zapisana jako Schönland, czyli Schönland, późniejsze Schönlanke. Tak wczesne pojawienie się niemieckiej formy nazwy Trzcianki bardzo wyraźnie wskazuje na obecność niemieckojęzycznych osadników na tym terenie, o czym już wcześniej właściwie była mowa. Natomiast dokument wizytacji kościelnej z 1628 roku zawiera po raz pierwszy nazwę Trzcionka, która wraz z różnymi jej wariantami, takimi jak Trzcionka czy nawet już Trzcianka, utrzyma się właściwie do rozbiorów. Na tym chciałbym zakończyć moje wystąpienie. Jestem świadom, że w pół godziny nie da się opowiedzieć 170 lat historii konkretnej miejscowości. Mam jednak nadzieję, że udało mi się choć odrobinę wzbudzić Państwa zainteresowanie i zachęcić do dalszego zgłębiania tematu. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Ksiądz Łukasz Nowak. Dziękuję bardzo za zaproszenie do udziału w tej sesji związanej z ważną w dziejach miasta datą. Tego dnia, wczoraj właściwie, 3 marca 2021 roku przypada ła 290. rocznica wydania przywileju lokacyjnego dla miejscowości. Daty stanowią ważny element konstrukcji pamięci zbiorowej, której mimo pewnych podobieństw nie należy mylić z historią. Historia opiera się na badaniach, jest stabilna, pamięć zbiorowa zaś, podobnie jak pamięć ludzka, formuje się pod wpływem różnorakich czynników, w tym emocji i z tego względu daleko jej od stałości. Stąd właśnie znaczenie dat wskazujących na ważne wydarzenia. Są szkieletem zarówno pamięci, jak i historii. Pamięć zaś jest niezmiernie ważnym czynnikiem wpływającym na społeczność. Decyduje bowiem o jej tożsamości. Jeżeli zanika pamięć, w tym pamięć o tak ważnych wydarzeniach, jak te związane z marcem 1731 roku, wspólnota traci tożsamość. 3 marca 1731 roku była sobota. Mieszkańcy wsi Trzcionka zapewne kończyli rozpoczęte w tygodniu prace i przygotowywali się do nadchodzącej niedzieli. Ta być może miała nastąpić wraz z zapadnięciem zmroku, wtedy tak postrzegano upływ czasu. Tylko nieliczni posiadali zegary, a zwyczajowo to właśnie zachód słońca uznawano za koniec dnia. Z całą pewnością możemy przyjąć, że 3 marca 1731 roku nikt w Trzciance nie spodziewał się, że w dalekiej Warszawie zapadła decyzja, która miała zmienić oblicze miejscowości. Zapewne też nie wiedziano o tym przez kilka najbliższych dni, a może nawet tygodni. Nie było wówczas telefonów ani maili.
Droga z Warszawy do Trzcianki zajęłaby umyślnemu gońcowi więcej niż jeden dzień. Oczywiście, o ile właściciele miejscowości chcieliby natychmiast podzielić się z mieszkańcami wsi wiadomością o królewskim przywileju, nie odkładając tego do czasu najbliższej wizyty w okolicznych dobrach. 3 marca 1731 roku nic więc się w Trzciance nie zmieniło, a jednak zmieniło się wiele. Proces przemiany wsi Trzcianka w miasto rozpoczął się znacznie wcześniej. Miał on charakter, to mówią naukowcy, semiurbanizacji, to znaczy stopniowego nabierania przez wieś charakteru miejskiego. Decydował o tym procesie w dużej mierze profil zawodowy mieszkańców, to znaczy to, czy zajmowali się uprawą roli, czy też dominowało wśród nich rzemiosło bądź handel. Ale też znaczenie miało znaczenie gospodarcze miejscowości na tle okolicy. Trzcianka takiego kształtu nabrała już w drugiej połowie XVII wieku, o czym zdają się świadczyć ustępy przywileju Andrzeja Gębickiego z 1679 roku, którym zakładał on we wsi cech sukienników. Niektórzy badacze już w tym dokumencie chcieliby widzieć świadectwo uznania miejscowości za miasto. Do tego jednak trzeba było jeszcze nieco czasu. Na przeszkodzie wcześniejszemu założeniu Trzcianki, czy miasta w Trzciance, stanęły dwa czynniki. Pierwsza rzecz to komplikująca się po śmierci Gębickiego sytuacja własnościowa miejscowości, z drugiej zaś strony zniszczenia, które przyniosła miejscowości całym okolicom nadnoteckim wojna północna z lat 1701-1721. Zatrzymajmy się na chwilę przy kwestiach własnościowych. Andrzej Gębicki nabył prawa do spadku po Czarnkowskich po wcześniejszych właścicielach Trzcianki i okolic, a to przez małżeństwo z Katarzyną Czarnkowską. To małżeństwo nie było trwałe i zakończyło się rozwodem i po rozwodzie Gębicki wykupił od Katarzyny prawa do przysługującego jej dziedzictwa w Czarnkowszczyźnie. Trzeba tu podkreślić, że nie były to prawa pełne, a część z nich pozostawała w rękach innych przedstawicieli rodziny Czarnkowskich, od których trafiły one do innych kolejnych rodzin. Sam Gębicki po raz drugi ożenił się z Katarzyną Grzymutowską. To była córka znanego dyplomaty i ojciec zawierał między innymi traktat z Moskwą kończący długotrwałe wojny polsko-rosyjskie. Z małżeństwa z Grzymutowską doczekał się dwójki dzieci, Józefa, Krzysztofa oraz Heleny. Ponieważ Józef Krzysztof zginął młodo, jedyną spadkobierczynią Gębickiego została Helena z Grzymutowskich. Sytuację skomplikowała śmierć Gębickiego i małżeństwo wdowy po nim z Adamem Naramowskim, z którego to związku przyszło na świat dwóch synów, Stanisław i Franciszek. Jednak w dalszym ciągu główną dziedziczką fortuny Gębickiego pozostawała córka z pierwszego małżeństwa Helena. Zmieniło się to w roku 1701, kiedy Adam Naramowski otrzymał wieczyście prawa do tych dóbr, które odkupił od Stanisława Leszczyńskiego, późniejszego króla Polski. Ten zaś, czyli Leszczyński, nabył je od Tomasza Działyńskiego, którego matką była jedna Czarnkowska. Transakcja spowodowała jednak, że większa część praw do tego terytorium znalazła się w rękach potomstwa Grzymutowskiej, tak po Gębickim, jak i Naramowskim. Adam Naramowski zmarł w 1725 roku, przeżywając swoją małżonkę o 6 lat. Niedługo później, ale na pewno po 1725 roku, zmarł bezdzietnie jeden z jego synów, Franciszek. Drugi z synów Adama, Stanisław Florian, który piastował po ojcu godność starosty Ujsko-Pilskiego, zmarł po chorobie w człopie we wrześniu roku 1731. Daty te nie są bez znaczenia. Franciszek zmarł bowiem bezdzietnie, zaś brak informacji na temat córki Stanisława sugeruje, że zmarła ona w dzieciństwie. O ile zatem bracia nie przekazali swych praw osobom trzecim, dziedzicami spadku Poczankowskich stawała się Helena z Gębickich i jej potomstwo. Sama Helena została wydana za mąż w roku 1696 za kasztelana brzesko-kujawskiego Adama Iwańskiego. Ze związku tego przyszła na świat czwórka dzieci. Franciszka, która była zapewne najstarsza, Stanisław, Józef i Marcjan. W momencie śmierci rodziców Helena zmarła między 712 a 13 rokiem, zaś Adam Iwański między 714 a 19. Oprócz Franciszki, która została już wydana za mąż za Antoniego Szembeka, dzieci Iwańskich były nieletnie, stąd opiekę nad nimi sprawował przez jakiś czas stryj Piotr Iwański. Szybko jednak inicjatywą wykazał się mąż najstarszy z Iwańskich, Antoni Szembek, przyjmując opiekę nad młodszym rodzeństwem żony i ich dobrami. Co więcej, Szembek nabył od biskupa poznańskiego Piotra Tarły osobiste prawa do Czarnkowszczyzny, w tym Trzcianki. Tarło stał się zaś sukcesorem Czarnkowskich przez matkę, będącą córką Teresy Czarnkowskiej. Data tego wydarzenia nie jest znana. Charakterystyczne jest jednak, że od początku lat 30. XVIII stulecia Szembek zaczyna tytułować się panem na Czarnkowie, Białej, Trzciance, Półczłopy i innych dobrach.
W drugiej i trzeciej dekadzie XVIII wieku sytuacja prawna Czarnkowszczyzny, ale i Trzcianki pozostawała dalej skomplikowana. Prawa do niej miał żyjący od 1725 roku Adam Naramowski, a także jego synowie z małżeństwa z Grzymutowską, Stanisław i Franciszek. Ponadto dziedzicami tych dóbr mogli się tytułować potomkowie Grzymutowskiej z jej małżeństwa z Andrzejem Gębickim. Co prawda Helena Gębicka i jej mąż już nie żyli, ale pozostała po nich czwórka dzieci: Franciszka, Stanisław, Józef i Marcjanna, z których każdemu przysługiwało prawo do jakiegoś fragmentu Trzcianki. Oprócz tego, jak już wspomniano, osobno prawa do posiadłości nabył mąż Franciszki, Antoni Szembek, a do południowej części posiadłości tytuły posiadali spadkobiercy innych linii czarnkowskich. Z trzcianckiego punktu widzenia wszystkie te osoby należałoby uznać za współwłaścicieli miejscowości. Sytuację prawną dóbr dodatkowo gmatwały zapisy legatów bądź długi ciążące na poszczególnych kluczach. Niektóre, jak zapis klucza bialsko-trzcianeckiego na rzecz kapituły gnieźnieńskiej, sięgały jeszcze czasów czarnkowskich. Inne, jak dokonany przez Gębicką zapis klucza Radosiewskiego z Runowem i Siedliskiem dla rodziny Majchrowiczów, były młodsze, ale bardziej uciążliwe. Majchrowiczowie okazali się awanturnikami i urządzali, powiedzmy, karne zajazdy na okoliczne dobra. Co więcej, z okresu zbliżonego do lokacji istnieją ślady posiadania zapewne części dóbr trzciannecko-bialskich przez Krzysztofa Antoniego Szembeka, ówczesnego biskupa kujawskiego. Przed przystąpieniem do realizacji lokacji miejskiej sprawy te trzeba było uregulować. Niestety materiał źródłowy, choć generalnie obfity, jest cały czas słabo rozpoznany. Pewnych działań, jak spłata części właścicieli, możemy się tylko domyślać. O innych działaniach zmierzających do uporządkowania sytuacji własnościowej możemy wnioskować na podstawie nielicznych odnalezionych przekazów. Należy do nich informacja o przeniesieniu ciążącego na kluczu bialsko-trzcianeckim zapisu na rzecz kapituły gnieźnieńskiej na klucz nowowiejski, a nową wieś po prostu. Nie wiemy też, jak dokonano podziałów między rodzeństwem iwańskich. Symptomatyczne jest jednak, że tak jak jeszcze w 1729 roku rodzeństwo wspólnie kwitowało biskupa włocławskiego Szembeka z dóbr trzcianeckich, tak w roku 1738 widzimy Stanisława Iwańskiego już tylko na południowej części Czarnkowszczyzny, a Marcjanna z Iwańskich z mężem Stanisławem Niszczyńskim oraz ich brat Marcjanny, kanonik Józef Antoni Iwański, znikają zupełnie ze źródeł związanych z Trzcianką. Być może obie strony ustąpiły swe prawa małżeństwu Szembeków, czyli Franciszce i Antoniemu, w zamian za ekwiwalent pieniężny. Tak czy owak, na przełomie lat 20. i 30. XVIII wieku sytuacja własnościowa miejscowości musiała być na tyle stabilna, że rozpoczęto starania o zgodę na założenie miasta. Założenie miasta nigdy nie było aktem jednorazowym. Był to wieloetapowy proces, który mógł trwać od kilku do kilkudziesięciu nawet lat. Składał się on generalnie z trzech faz: lokacji prawnej, lokacji przestrzennej oraz organizacji gminy miejskiej, co następowało już po podjęciu przez miasto swoich funkcji. W przypadku dóbr prywatnych lokacja prawna wiązała się z koniecznością uzyskania królewskiego konsensu na jej przeprowadzenie. Dokument królewski, którego dyspozycja poza zezwoleniem na przeprowadzenie lokacji nadawała ośrodkowi prawo niemieckie, zawierała klauzule immunitetowe oraz przyznane uprawnienia gospodarcze, jak wolnizna, zwolnienie od ceł, prawo organizacji targu tygodniowego czy jarmarków, zwykło się nazywać przywilejem lokacyjnym. I taki właśnie dokument uzyskali właściciele Trzcianki od króla Augusta 2, 3 marca 1731, a odbiorcami przywileju lokacyjnego były siostry Marcjanna i Franciszka Iwańskie wraz ze swoimi małżonkami, Stanisławem Niszczyckim i Antonim Szembekiem. Być może ten ostatni, czyli Antoni Szembek, odegrał istotną rolę sprawczą w procesie lokacji. Wspomniano już wyżej, że Szembek zgromadził w swym ręku prawa do dóbr bialsko-trzcianeckich. Zaangażował się też w regulację stosunków własnościowych, ale i polepszanie stanu gospodarczego tych dóbr, więc wydaje się, że tak wieś Trzcianka, jak i jej okolice były mu bliskie. Starania o królewską zgodę na założenie miasta ułatwiały mu koneksje rodzinne. Jego krewny, Stanisław Szembek, pełnił w tym czasie godność arcybiskupa gnieźnieńskiego i kanclerza koronnego. Zaś Krzysztof Antoni Szembek, jak już wspominałem, zaangażowany także w sprawy Trzcianki, był biskupem kujawskim, a w niedalekiej przyszłości, po śmierci Stanisława Szembeka, został kolejnym arcybiskupem gnieźnieńskim. Inni krewni sprawowali godności dygnitarskie, byli senatorami Rzeczpospolitej. Miarą znaczenia naszego trzcianeckiego Antoniego Szembeka jest to, że jego syn Krzysztof Hilary, urodzony zresztą w Białej, został biskupem płockim i bliskim, zaufanym człowiekiem Augusta III oraz wychowawcą jego synów. Ani Iwańscy, ani Niszczyccy nie mogli pochwalić się takimi znajomościami.
Zatem nie można wykluczyć, że to właśnie Szembek uzyskał dostęp do królewskiego ucha i prowadził sprawę uzyskania zgody na lokację. Postanowienia zawarte w królewskim dokumencie wydanym 3 marca 1731 roku są dość ogólne i nie odbiegają od współczesnych standardów. Król jako źródło prawa wyrażał zgodę na założenie miasta. Jego zgoda była konieczna, gdyż przedsięwzięcie to łączyło się z rezygnacją z części królewskich prerogatyw względem mieszkańców, zwolnieniem ich spod działania praw krajowych. W efekcie oznaczało to wyjęcie mieszczan nowolokowanej czcianki spod sądownictwa wszelkich królewskich urzędników, a to wojewodów, kasztelanów, starostów, sędziów, podsędków i innych. Oczywiście społeczność miejska nie mogła funkcjonować w prawnej próżni. Stąd w miejsce obowiązujących wieś praw krajowych wprowadzono prawo miejskie, oparte na wzorcu magdeburskim. W ten sposób miejscowość stawała się pewną enklawą prawną. Jako władze miejskie dokument wskazywał na wójta i ławę. To wójt miał dla obywateli miasta w granicach prawa niemieckiego dysponować pełnią władzy sądowniczej. Odwoływać się od jego wyroku można było tylko do właścicieli miasta. Oni też mieli moc sądzenia samego wójta, z zastrzeżeniem, że tak jak inni mieszczanie, będzie on sądzony według prawa niemieckiego. Ponadto przywilej przenosił na miasto prawo do funkcjonujących jeszcze przed lokacją dużych targów, jarmarków oraz do 4 już istniejących, dodając 8 nowych, oraz zezwalał na odbywanie cotygodniowych mniejszych targów. Jednocześnie dokument zapewniał królewską opiekę wszystkim na te jarmarki zmierzającym, a także zezwalał na uczestnictwo w nich każdemu, bez względu na pochodzenie i wyznanie. Wreszcie ustanawiał dla miasta taryfę podatkową pogłównego. Przywilej ten rozpoczynał proces tworzenia miasta Trzcianka i wcale nie musiał gwarantować jego sukcesu. Dawał jedynie planowanej osadzie miejskiej określone szanse rozwoju, możliwość włączenia się do gospodarki rynkowej, co gwarantowałoby większe dochody tak mieszkańcom, jak i fundatorowi, założycielom, właścicielom ośrodka. Ogólny w swej treści przywilej lokacyjny powodował konieczność sporządzenia przez fundatora czy fundatorów miasta osobnego dokumentu, który w oparciu o postanowienia tamtego regulowałby sprawy związane z organizacją życia w miejscowości, jego lokacją przestrzenną, strukturą władz miejskich, powinnościami na rzecz właściciela, regulującą także stosunek właściciela do mieszczan. Dokumenty takie nazywa się albo umową lokacyjną, dokumentem wójtowskim, albo szerzej dokumentem określającym prawa i obowiązki mieszkańców nowego miasta. Najczęściej jednak takie akty określa się mianem dokumentu lokacyjnego w odróżnieniu od przywileju lokacyjnego, który wydawał król. I takie rozróżnienie wydaje się być słuszne. Dla Trzcianki nie jest dziś znana ani jedna z takich miejskich regulacji, choć bez wątpienia one istniały. Opisując kształt władz miejskich, pruscy urzędnicy już w okresie porozbiorowym powoływali się na jakiś przywilej miejski, sztabische privilegium, inny niewątpliwie od przywileju lokacyjnego. O tym, jak taki dokument lokacyjny wystawiony przez właściciela miasteczka mógł wyglądać, informuje analogiczny akt wystawiony przez Andrzeja Radolińskiego dla lokowanego niedługo po Trzciance Radolina. Do dziś zachował się tekst drugiego takiego statutu. Pierwszy, być może, jak sugeruje to ksiądz Bocheński, regionalny historyk XVIII-wieczny, poprzedzał uzyskanie przywileju lokacyjnego. Radoliński określał w tym akcie precyzyjnie kształt i kompetencje władz miasta, w tym uposażenie tych władz. Określał zasady działania cechów, sprowadzania osadników, funkcjonowania targów i jarmarków. Regulował kwestie obciążeń podatkowych na rzecz właściciela, ale też nadawał mieszkańcom czasowe bądź wieczyste zwolnienia od różnego rodzaju ciężarów, w tym robocizn. Akt ten pokazuje też, że wpływ na dokument lokacyjny, nie przywilej, ale dokument, miały również magistraty starszych, okolicznych miast, które mogły sugerować właścicielowi przyjęcie określonych rozwiązań. I właśnie w przypadku Radolina, Radoliński zmienił pod wpływem petycji magistratu Czarnkowskiego pewne pierwotne rozporządzenia, o czym informuje klauzula umieszczona na końcu tego dokumentu. Podobne postanowienia musiał zawierać analogiczny trzcianecki dokument. Drugą fazą procesu lokacyjnego była lokacja przestrzenna. Organizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej były procesem wieloletnim. Grażyna Wublewska, która badała też Trzciankę, stwierdziła, że przy sprzyjającej koniunkturze gospodarczej lokacja przestrzenna trwała od 10 do 30 lat. W przypadku Trzcianki
na reorganizację przestrzeni miejskiej zapewne wpływ miały powikłane stosunki własnościowe, o których już wspominałem. Być może to one właśnie spowodowały, że prawem miejskim nie objęta została cała wieś Trzcianka, a jedynie jej wschodnia część, granicząca z zabudowaniami folwarku. Jak przypuszcza pani Wróblewska, lokacja objęła przede wszystkim grunty folwarku, a wiejskie tylko częściowo. W pierwszym etapie organizacji przestrzeni miejskiej, w przypadku Trzcianki, właściciele ograniczyli się chyba jedynie do przekazania miastu tych terenów, na których miało ono funkcjonować. Nie są znane źródła, które wskazywałyby na dokonanie w okresie bliskim lokacji separacji gruntów, czyli rozdzielenia gruntów miasta, wsi i folwarku. Owo wymieszanie własności poszczególnych osad widoczne jest jeszcze w drugiej połowie XIX wieku. Ślady pierwszych prób reorganizacji przestrzeni miejskiej pochodzą dopiero z roku 1739 i dotyczą nakazu zabudowy pustych placów w Czarnkowie, Człopie oraz Trzciance, należących wówczas do Stanisława Poniatowskiego. Kolejne próby podjęto dopiero w czasach władania miastem przez Lasockich. Wiązały się one z intensywnym rozwojem ośrodka miejskiego i próbami organizacji nowej dzielnicy, zwanej Nowym Miastem. Właściciele wyznaczyli wówczas prostokątny plac, mający stanowić centrum tego osiedla, starali się też doprowadzić do ujednolicenia własności, wymuszając zamianę leżących tam gruntów między mieszczanami a mieszkańcami wsi. Przyniosło to jednak połowiczny sukces. Regulacja objęła jedynie zachodnią stronę dzisiejszej ulicy Sikorskiego, zaś wschodnia strona tej ulicy zachowała swój wiejski charakter jeszcze bardzo długo. W kontekście lokacji miejskiej warto tu zauważyć, że pojawienie się w źródłach określenia Nowe Miasto sprowokowało badaczy, w tym panią dr Kolejewską-Topolską, do przyjęcia, iż właśnie w latach 60. XVIII wieku doszło w Trzciance do założenia drugiego ośrodka miejskiego, niezależnego od tego lokowanego w roku 1731. Zakładała ona, że istniały wówczas obok siebie dwa niezależne miasta, Trzcianka z centrum przy placu pocztowym dzisiejszym i Nowe Miasto Trzcianka z centrum przy placu Sienkiewicza. Hipotezy tej nie potwierdzają jednak bliskie tymczasem źródła pruskie, jednoznacznie mówiące o jednej Trzciance, nie rozróżniające Trzcianki na starą i nową. Wszystko to jednak zdaje się wskazywać, że przestrzeń miejska Trzcianki formowała się raczej żywiołowo, bez jakiegoś odgórnego planu. Ówczesna zabudowa miejska skupiała się wówczas przede wszystkim wokół dawnego placu targowego, dziś placu pocztowego. Po raz pierwszy w 1749 roku ten plac został nazwany rynkiem, a także wokół dróg wylotowych na Czarnków i Wałcz. Miasto miało więc taki bardzo wydłużony kształt, powiedzmy, wsi ulicznej, osady ulicznej. W połowie XVIII wieku miasto na północy sięgało mniej więcej do końca dzisiejszej ulicy Chopina, a granicę stanowił fragment ulicy Grodgera na odcinku między ulicami Chopina i 27 stycznia. Zaułek ten zwany był wówczas ulicą Rybartką. Pierzeja północna rynku nie była jeszcze wtedy zabudowana, była otwarta, albo trwała też jej zabudowa. Prawdopodobnie właśnie ona została zabudowana najpóźniej, na co wskazuje regularny układ znajdujących się tam parcel. Na południu miasto sięgało początkowo mniej więcej dzisiejszej ulicy Wiosny Ludów. Dopiero po 1762 roku, kiedy to przystąpiono do budowy owego nowego miasta, sięgnęło ono mniej więcej wylotu dzisiejszej ulicy Staszica i właśnie placu Sienkiewicza. Początkowo, wznosząc zabudowania, tak wsi, jak i późniejszego miasta, uciekano się do najłatwiej dostępnych materiałów budowlanych, czyli drewna i trzciny. Stąd też jeszcze w statystykach z początku XIX wieku, z czasów Księstwa Warszawskiego, Trzcianka nazywana była drewnianym miasteczkiem. Niektóre powstające wówczas budynki posiadały podcienie narożnikowe lub szczytowe. Te drugie z podcieniami szczytowymi od połowy XVIII wieku, kiedy to zagęszczono zabudowę, miejscowości mogły tworzyć ciągi komunikacyjne. Dachy kryto strzechą bądź gątem. Drewniane lub wyplatane były z witliny, były wówczas nawet kominy, które tylko z zewnątrz oblepiano gliną. Domy takie składały się zazwyczaj z dwóch izb oraz komory, albo izby, komory, kuchni i pomieszczeń gospodarczych, a ich powierzchnia wahała się od 140 do 210 metrów kwadratowych. Niekiedy też w tym samym budynku znajdowała się zagroda dla inwentarza, a w domach rzemieślniczych zapewne warsztat. Miasto to jednak nie tylko zabudowania, ale także, a może przede wszystkim, tworząca je społeczność.
Dlatego istotne miejsce w procesie lokacyjnym zajmuje kwestia nadania gminie miejskiej określonych ram organizacyjnych. W pojęciu tym mieści się wiele złożonych zagadnień, jak ustrój gminy, organizacja produkcji, kwestie relacji między gminami wyznaniowymi. Tutaj zatrzymamy się jedynie na tej pierwszej. Kwestie ustrojowe w bardzo ogólnym zarysie wynikającym z litery klasycznego prawa magdeburskiego regulował już królewski przywilej lokacyjny. Przypomnijmy, że jako władze miasta wskazywał on wójta i ławę. Bardziej precyzyjne postanowienia w tym zakresie powinien zawierać dokument lokacyjny. Tego jednak nie znamy. Odtworzenie kształtu władz miejskich może więc nastąpić jedynie drogą retrogresji na podstawie późniejszych przekazów. Ustrój władz miejskich Trzcianki możemy zrekonstruować w oparciu o nieliczne zachowane wypisy z trzciańskich ksiąg miejskich, a podsumowanie ich kształtu w okresie staropolskim zawierają zestawienia sporządzone na potrzeby pruskiej administracji już w okresie porozbiorowym. Wynika z nich, że władze miejskie Trzcianki składały się z pięcioosobowej rady tworzącej magistrat, na której czele stał burmistrz, oraz sześcioosobowej ławy z wójtem na czele. Do władz miejskich należał ponadto pisarz miejski, odpowiedzialny za prowadzenie miejskich akt. Kadencja burmistrza i wójta była jednoroczna. Po jej zakończeniu, w pierwszą niedzielę po zielonych świątkach, oba kolegia, czyli rada i ława, w porozumieniu ze starszymi cechów, przedstawiały właścicielowi miasta swoich kandydatów na wakujące urzędy, spośród których dokonywał on wyboru. Zatem to właściciel faktycznie decydował o tym, kto będzie pełnił w mieście odpowiedzialne funkcje. Rajcy, ławnicy i pisarz miejski godność swą piastowali dożywotnio. Jeżeli jednak przyjrzymy się chronologii występowania w źródłach poszczególnych urzędów, to możemy dojść do ciekawych wniosków. Otóż tak jak dokumenty dotyczące wsi Trzcianka wystawiane w latach 30. konsekwentnie wymieniają wśród świadków czynności prawnej wiejskich urzędników, któregoś sołtysów czy ławników, względnie pisarza, tak znane dokumenty miejskie aż do 1739 roku nie wspominają zupełnie ani magistratu jako całości, ani poszczególnych jego przedstawicieli. Urząd Trzcianeckiego burmistrza po raz pierwszy pojawia się w dokumencie z roku 1739, ale ponieważ akt skierowany został łącznie do burmistrzów Czarnkowa, Człoku i Trzcianki, nie możemy mieć pewności, że urząd ten w Trzciance rzeczywiście funkcjonował, że nie jest to tylko zwrot formularzowy odnoszący się w większej mierze do władz tych dwóch pierwszych miast. Godność burmistrza wraz ze wskazaniem piastującej jej osoby, Martina Mittelsteda, pojawiła się dopiero w dokumencie z 1741 roku. W roku 1743 źródła wspominają wójta miejskiego. Od 1746 roku czynności prawne dokonywane były coraz częściej w obecności magistratu. Zatem między 1731 a 1741 rokiem władze miasta prawdopodobnie nie istniały albo miały formę bardzo kadłubową, a przynajmniej nie istniał magistrat w klasycznej formie, którą znamy z końca XVIII wieku. Jednak transakcje, które w okresie późniejszym dokonywane były przed obliczem magistratu właśnie, w owej dekadzie między 1731 a 1741 rokiem odbywały się wobec starszych cechów sukienników. Wydaje się więc, że w początkowym okresie miejskich dzieł Trzcianki to właśnie ta grupa zawodowa zmonopolizowała władzę w mieście, a władze cechu w jakimś stopniu zastępowały władze miasta. Zdaje się to też wskazywać, że otrzymaniu przez małżeństwa Szembeków i Niszczyckich przywileju miejskiego nie towarzyszyło wystawienie osobnego dokumentu lokacyjnego, który właśnie powinien te kwestie regulować. Regulacji ustroju władz miejskich, być może w formie właśnie dokumentu lokacyjnego, jak i pierwszych prób reorganizacji miejskiej przestrzeni, podjął się dopiero Stanisław Poniatowski. To pobieżne omówienie przebiegu i skutków lokacji miasta w Trzciance nie wyczerpuje oczywiście wszystkich wątków tego złożonego tematu. Wskazuje jednak, że Trzcianka jako miasto rodziła się w bólach. Sam dokument Augusta II otwierał jedynie przed właścicielami, jak i mieszkańcami miejscowości, pewne możliwości, z których mogli, ale przecież nie musieli z różnych przyczyn skorzystać. I rzeczywiście początkowo nie całkowicie je wykorzystywali. Mogło to wynikać ze złożonych stosunków własnościowych czy ograniczeń finansowych. Znacznie pełniej uprawnienia i korzyści wynikające z królewskiego przywileju lokacyjnego skonsumował Stanisław Poniatowski. Był on pierwszym właścicielem dóbr trzcianeckich, który wszedł w ich posiadanie nie na podstawie praw dziedziczenia, ale po prostu na drodze zakupu. W jednym z pozostawionych przezeń pism znajdujemy motywy, które przyświecają przy zakupie Trzcianki.
Były one zadziwiająco proste. Kupić tanio, sprzedać drożej. Stąd też tak intensywne starania o poprawę stanu posiadłości, prowadzące do zamknięcia spraw związanych z reorganizacją trzcianki na prawie miejskim. Zatem 3 marca 1731 roku nic się w trzciance nie zmieniło. A jednak rozpoczęły się procesy, które w przyszłości zmieniły oblicze miejscowości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, lokacja miasta to w zasadzie czas jego narodzin. Nieraz lokacja ma miejsce na całkowicie niezagospodarowanym gruncie i dotyczy dopiero co powstającej zbiorowości, a nieraz, jak w przypadku trzcianki, akt lokacji dotyczy de facto wykształconego już miasta. Wspomniany dokument reguluje prawne funkcjonowanie miasta, czyniąc z niego osobę prawną oraz, co bardziej istotne z punktu widzenia naszej prezentacji, w zdecydowanej większości przypadków ustanawia znak, jakim ma posługiwać się dane miasto. Tym znakiem, jak Państwo zapewne wiedzą, jest herb miejski. W bezpośrednim związku z herbem jest również pieczęć, używana przez władze miejskie do uwierzytelniania i sygnowania dokumentów związanych z prawnym życiem miasta. Prezentacja, którą Państwu przedstawię, będzie dotyczyć najstarszych herbów i pieczęci trzcianki. Jednak nim przejdę do omówienia poszczególnych wyobrażeń, chciałbym przedstawić Państwu kilka najważniejszych informacji na temat miejskiego herbu oraz związanej z nim pieczęci. Herb miejski pojawił się w Polsce już pod koniec XIV wieku. Wyobrażenie zazwyczaj przedstawiało elementy architektury obronnej lub herb pana zwierzchniego miasta. Poza tym w herbie mógł się również znaleźć wizerunek świętego, będącego patronem miasta. W przypadku małych miast prywatnych możemy zaobserwować znaczną niestabilność godła herbowego, które zmieniało się wraz ze zmianą pana zwierzchniego. Herb był wybierany przez wójta lub radę miejską, rzadziej przez właściciela i był wyrazem autonomii samorządu miejskiego. Państwo w zasadzie nie ingerowało w sprawy związane z herbem miejskim. Dopiero w 1811 roku księstwo warszawskie zabroniło miastom używać herbów, a w 1822 roku zakaz dotknął również miast Królestwa Polskiego. W pozostałych dwóch zaborach panowała pełna swoboda używania herbu, jednak w Galicji podejmowano jedynie nieznaczne próby administracyjnego ustalenia herbu miast. Elementem zdecydowanie ważniejszym dla polskich miast były pieczęcie i to do nich przywiązywano największą uwagę. Pieczęcie były znane od starożytności i służyły najprościej mówiąc do poświadczenia woli dysponenta, czyli osoby fizycznej lub prawnej będącej użytkownikiem pieczęci. Miasta używały pieczęci, aby poświadczyć wszelkie akty prawne dotyczące swojego funkcjonowania. Akty te mogły dotyczyć zarówno spraw gospodarczo-państwowych, jak i wewnątrzmiejskich regulacji związanych na przykład z powstaniem nowego cechu rzemieślniczego. Herb na miejskie pieczęcie trafia w końcu wieku XIV. Wcześniej miasta używały pieczęci, na przykład z wizerunkiem swojego świętego patrona. Podobnie jak w przypadku herbów, w 1811 roku księstwo warszawskie zakazało używania własnych miejskich pieczęci, a w 1822 roku analogiczny zakaz ustanowiono dla Królestwa Polskiego. Zarówno w przypadku herbów, jak i pieczęci, ich użytkowanie nie zakończyło się w XIX wieku. Do dziś miasta posiadają swoje herby i pieczęcie. Wprawdzie współcześnie używane przez władze miejskie pieczęcie posiadają godło państwowe, jednak herby nadal są obecne w przestrzeni publicznej i bardzo często bezpośrednio nawiązują do dawnych wyobrażeń sięgających średniowiecza czy czasów nowożytnych, tak jak to wygląda w przypadku trzcianki. Jak wyżej wspomniałem, od końca XIV wieku herb staje się coraz powszechniejszym elementem miejskiej pieczęci. Jednak szczyt popularności herbu przypada na czasy nowożytne. Wspomniane znaki były szczególnie chętnie używane przez miasta prywatne, czyli te, które należały do konkretnego właściciela lub właścicieli. U swych miejskich początków trzcianka była miastem prywatnym. W takim mieście jego zwierzchnik miał wpływ na obsadę najważniejszych urzędów, przez co wywierał znaczny wpływ na miejską politykę. Symbolem tej władzy był herb miasta, który często był identyczny, jak herb właściciela lub bezpośrednio do herbu swego zwierzchniego pana nawiązywał. Używanie przez miasta herbów swoich właścicieli jest obecnie bardzo pomocne przy badaniu historii tych miast, ponieważ zmianie właściciela miasta towarzyszyła zmiana miejskiego herbu na taki, który bezpośrednio wskazywał, do kogo miasto należy. Zajmijmy się teraz poszczególnymi miejskimi herbami i pieczęciami trzcianki.
Interesować nas będą jedynie najstarsze przedstawienia, czyli te, które funkcjonowały w XVIII wieku. Nie przedłużając, przyjrzyjmy się pierwszemu herbowi trzcianki. Nie będzie to jednak zadanie łatwe, ponieważ najstarszy wizerunek nie dotrwał do naszych czasów. W roku 1731 właścicielami trzcianki byli Stanisław i Marcjanna z Iwańskich Niszczyccy oraz Antoni i Franciszka z Iwańskich Szembekowie. Na ich prośbę nadano posiadanej przez te dwie rodziny wsi, chodzi oczywiście o trzciankę, prawa miejskie. W dokumencie lokacyjnym trzcianki, wystawionym przez króla Polski Augusta II, nie określono, jak ma wyglądać herb i pozostawiono miejsce, w którym po uzgodnieniu przez właścicieli formy herbu należało herb wymalować. Niestety, na dokumencie wizerunku herbu nie dodano, a pieczęć albo inne przedstawienie najwcześniejszego herbu się nie zachowało. Zważywszy na te okoliczności, możemy jedynie w przybliżeniu zakładać, jak mógł wyglądać najwcześniejszy herb trzcianki. Jest dość prawdopodobne, że pierwszy trzcianecki herb mógł wyglądać podobnie jak XVIII-wieczny herb miasteczka krajeńskiego. Hipoteza ta opiera się na tym, że w 1738 roku wspomniane rodziny zakupiły wymienione wyżej miasto i nadały mu swój herb. Trzcianka była również ich posiadłością, więc jej herb musiał wyglądać podobnie, o ile nie tak samo jak herb miasteczka krajeńskiego. Rekonstrukcję herbu widzą Państwo na slajdzie. W tarczy hiszpańskiej podzielonej w słup po heraldycznej prawej, z naszej perspektywy jest to strona lewa, znajduje się herb Szembek, a po heraldycznej lewej herb Jastrzębiec. W roku 1738 trzcianka uzyskała nowy herb. Był on związany z kolejnym, chyba najbardziej znanym właścicielem miasta, czyli ze Stanisławem Poniatowskim, ojcem ostatniego króla Polski. Nowy wizerunek przedstawiał ciołka w owalnej tarczy. Ciołek był oczywiście herbem używanym przez ród Poniatowskich. Jak już wspomniałem, pieczęć była bardzo ważnym, wręcz niezbędnym elementem prawnego funkcjonowania miasta. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się dokładniej najstarszej zachowanej pieczęci miasta Trzcianki. Na slajdzie widzą Państwo fotografię odcisku pieczętnego z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz odrys wykonany przez Karla Schulza. Legenda pieczęci, zapisana majuskułą, znajduje się między dwoma liniami otokowymi. Treść legendy bierze swój początek od znaku inicjującego w formie sześcioramiennej gwiazdki. W otoku zapisano Sigillum Oppidi Czcionka 1738. Napis ten, rozdzielony przez dwa dywizory, możemy przetłumaczyć jako pieczęć miejska czcionki. Data w legendzie wskazuje na rok, w którym czcionka stała się częścią dóbr ziemskich rodu Poniatowskich. W polu pieczęci widzimy ciołka w owalnej tarczy, zwieńczonej koroną szlachecką. Tarczę otaczają zdobienia. Pieczęć z takim wyobrażeniem funkcjonowała zapewne do 1755 roku, kiedy miasto sprzedano Antoniemu Lasockiemu. Znów w najwcześniejszych dziejach trzcianeckiego herbu mamy lukę. Dotyczy ona wyglądu pieczęci z lat 1755-1772. Temat tej zaginionej pieczęci podjęli dwaj badacze, Marian Gumowski oraz Stefan Lamparski. Ten pierwszy, jeden z najbardziej znanych sfragistyków XX wieku, przypuszczał, że trzcianka do 1772 roku posługiwała się pieczęcią wcześniejszą, czyli tą posiadającą ciołka w okrągłej tarczy, o której przed chwilą Państwu opowiedziałem. Natomiast Stefan Lamparski przypuszczał, że trzcianka posługiwała się w tym czasie pieczęcią z wyobrażeniem herbu Dołęga. Herb ten był używany przez ród Lasockich. Ta hipotetyczna pieczęć miała posiadać łacińską legendę i w zasadzie wyglądać tak samo jak pieczęć, którą zaraz Państwu zaprezentuję. Niestety nie znamy żadnego odcisku pochodzącego z tej hipotetycznej pieczęci, więc tak jak w przypadku pierwszego trzcianeckiego sigillum, możemy w tej sprawie opierać się jedynie na przypuszczeniach. Szczęśliwie kolejna pieczęć jest nam znana. Powstała już po pierwszym rozbiorze Polski. Mogła zostać wykonana w roku 1772, jak wskazuje data zamieszczona w legendzie, jednak niewykluczone, że pieczęć powstała nieco później, a datę 1772 umieszczono na niej jako symbol nowego pruskiego ładu politycznego. Wyobrażenie napieczętne przedstawia herb Dołęga. Niemiecka legenda, którą możemy przetłumaczyć jako trzcianecka pieczęć miejska, jest otoczona od strony zewnętrznej tak zwanym szlakiem perełkowym, a od strony wewnętrznej zwykłą linią otokową. Herbowi w polu towarzyszą ozdobne floratury, czyli roślinne ornamenty. Miasto było własnością Antoniego Lasockiego aż do 1778 roku. Wtedy też sprzedał on trzciankę z przeległościami,
Mikołajowi Swinarskiemu herbu Poraj. Jak wiemy, zmianie właściciela miasta zazwyczaj towarzyszyła zmiana wyobrażenia miejskiego herbu. Czy podobnie było w tym przypadku? Zdaniem Stefana Lamparskiego tak. Hipotetyczna pieczęć z lat 1778-1789 miałaby zapewne w swoim herbie godło herbowe Swinarskich, czyli pięciopłatkową srebrną różę. Dziś miastem używającym herbu z taką różą jest na przykład Września. Niestety nie posiadamy żadnego śladu mogącego potwierdzić użycie nowej pieczęci. Niewykluczone, że czcianka stosowała swój poprzedni herb, jednak podobnie jak w kilku innych przypadkach, musimy zadowolić się jedynie przypuszczeniami co do wyglądu herbu z tych lat. Przejdźmy teraz do ostatniego, powstałego w XVIII wieku herbu czcianki. W roku 1789 Mikołaj Swinarski sprzedał czciankę królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi II. Czcianka z miasta prywatnego stała się miastem królewskim. Ten nowy, zdecydowanie bardziej prestiżowy status znalazł swoje odbicie w wyobrażeniu napieczętnym, które po raz pierwszy w historii miasta było wyrazem samorządności, a nie znakiem przynależności do właściciela. Mając na względzie zarówno prestiż, jak i ciekawy program ikonograficzny wyobrażenia, przyjrzyjmy mu się nieco bliżej. Pieczęć ta przedstawiała na tle murowanej dwuwieżowej budowli stojącą postać, która w wyciągniętych rękach trzymała łuk ze strzałą. Pomiędzy wieżami budowli umieszczono datę 1790, odnoszącą się zapewne do roku sporządzenia typariusza. Nad postacią umieszczono lecącego orła pruskiego, który wskazywał na przynależność miasta do Królestwa Prus. Legenda, rozpoczynająca się krzyżem inicjującym, była ograniczona dwoma liniami otokowymi, zewnętrzną w formie szlaku perełkowego i wewnętrzną będącą zwykłą linią. W otoku zapisano za pomocą majuskuły legendę w języku niemieckim, którą możemy przetłumaczyć jako pieczęć magistratu królewskiego miasta Trzcianki. Należy wspomnieć, że w aktach dawnej rejencji bydgoskiej, czyli Urzędu Pruskiej Administracji Publicznej, znajdował się odcisk pieczęci o identycznej ikonografii, ale polskojęzycznej legendzie o treści Rada Miejska Miasta Trzcianki, powiat wałecki. Mimo że pieczęć odciśnięto na dokumencie pochodzącym z roku 1815, sam typariusz musiano sporządzić przed 1807 rokiem, ponieważ czcianka leżała w granicach powiatu wałeckiego tylko w latach 1772-1807. Z pewnością heraldyczna i sfragistyczna historia miasta Trzcianki w wieku XVIII jest dość zróżnicowana i w kilku aspektach tajemnicza. Na temat pierwszego trzcianeckiego herbu możemy snuć jedynie przypuszczenia, ponieważ akt lokacyjny miasta jest pozbawiony miejskiego herbu, a żadna pieczęć ani żaden typariusz z pierwszym trzcianeckim herbem nie dotrwał do naszych czasów. Kolejny herb miasta z ciołkiem w swej formie nawiązał do herbu Stanisława Poniatowskiego, właściciela Trzcianki w latach 1738-1755. Zmiana właściciela miasta w 1755 roku dostarczyła nam kolejnych niejasności. Jednak w tym przypadku możemy z większym prawdopodobieństwem zakładać hipotetyczny wygląd herbu z lat 1755-1772. Pierwszy rozbiór Polski zmienił zarówno granice I Rzeczpospolitej, jak i wygląd trzcianeckiej pieczęci. Zmiana polegała przede wszystkim na wprowadzeniu niemieckojęzycznej legendy oraz daty 1772. W latach 1778-1789 czcianka znajdowała się w rękach Mikołaja Swinarskiego, jednak okres ten nie pozostawił po sobie żadnego heraldyczno-sfragistycznego świadectwa, które rzuciłoby nieco światła na używaną wtedy formę miejskiego herbu. Ostatni, XVIII-wieczny znany nam herb jest związany z królem Prus, który kupił czciankę w 1789 roku. Powstała w 1790 roku pieczęć po raz pierwszy wyrażała miejską samorządność i nie była tak jak wcześniej symbolem zależności miasta od swojego właściciela. Oczywiście na XVIII wieku historia trzcianeckiego herbu się nie kończy. Herb dalej się zmieniał i ewoluował. W XIX wieku finalnie ustaliła się forma trzcianeckiego herbu z ciołkiem, który w początkach XX wieku wyglądał niemal identycznie jak ten używany dzisiaj. A w XXI wieku pojawił się nowy trzcianecki znak. Jest nim logo.
Powstanie logo, mimo kontrowersji wokół tego typu znaków, jest dowodem na to, że symbole miejskie ciągle się zmieniają i co ważniejsze, że nadal są potrzebne. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojej prezentacji. Źródła do dziejów Trzcianki i ziemi trzcianeckiej w zasobie szczecińskiego archiwum. Archiwum Państwowe w Szczecinie generalnie jest depozytariuszem, czyli tym miejscem przechowywania źródeł do dziejów historii Pomorza Zachodniego. Trzcianka, ziemia trzcianecka, jest częścią historycznej Wielkopolski, terenu północnej Wielkopolski. Jednak z racji różnych dziejów, które ta ziemia przechodziła, region Trzcianki przechodził w swoich dziejach różnych kolejów losu, spowodowało, że część materiałów archiwalnych znalazła się również w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Wiąże się to właśnie między innymi z odzyskaniem przez Polskę w 1918 roku niepodległości i wydarzeniami, które nastąpiły w grudniu, styczniu, czy w grudniu 1918, styczniu 1919 roku, czyli powstaniem wielkopolskim. W jego wyniku państwo polskie odzyskało część ziem zaboru pruskiego, tutaj przede wszystkim Wielkopolskę, lecz nie w całości. Północne tereny Wielkopolski, także również część Pomorza, tego dawnych Prus królewskich, które tutaj myśmy nazwali też Pomorzem Gdańskim, pozostały przy państwie niemieckim i z tych resztek dawnej prowincji niemieckiej, pruskiej, Prusy Zachodnie oraz prowincji poznańskiej, czy Wielkiego Księstwa Poznańskiego, utworzono taki twór administracyjny, który nazwano Marchia Graniczna Poznań Prusy Zachodnie, tak? Grenzmark Posen Westpreussen. Była to z ideologii niemieckiej, w ideologii Republiki Weimarskiej terytorium stanowiące tak zwaną krwawiącą granicę. Przedstawiano ten region jako właśnie taki element walki, gdzie ściera się ten żywioł germański z żywiołem napierającym polskim i ten region uważano za dość istotny z punktu widzenia właśnie propagandowego, politycznego, również i społeczno-gospodarczego. I prowincja Marchia Graniczna i utworzona w ramach tej prowincji jedna rejencja z siedzibą w Pile były organizmami administracyjnymi, które również wytwarzały dokumentację, a także przejęły dokumentację po poprzednikach. Tutaj do Piły zwieziono materiały z Bydgoszczy przede wszystkim, ale również i z innych miejscowości. Dla tego regionu powołano zgodnie z tradycją, która była w Niemczech, czy też w państwie pruskim, które od 1871 roku stanowiły kraj związkowy Rzeszy Niemieckiej, tradycja, że każda z prowincji posiada własne archiwum prowincjonalne, archiwum państwowe, które przechowuje materiały archiwalne z danego regionu, z danej prowincji, tego jako regionu historycznego. Tak też zrobiono również dla Marchii Granicznej. Powołano takie archiwum, lecz jego siedziba nie znalazła się na terytorium prowincji, czyli w Pile, Wałczu, czy może w innej miejscowości, ale ono miało swoją siedzibę w Berlinie przy Geheimes Staatsarchiv, czyli przy pruskim archiwum, tajnym archiwum państwowym, czyli przy głównym archiwum państwa pruskiego. Tam też utworzono taką placówkę i ono zbierało, przechowywało materiały archiwalne wytworzone na terytorium Marchii Granicznej również i właśnie z terenów Trzcianki, ziemi nadnoteckiej, tak, powiatu, który tam wówczas działał, czy istniał, Necekreis, tak, powiatu nadnoteckiego. I ten stan istniał do 1938 roku. Ustawami z 1938 roku
władze nazistowskie postanowiły zlikwidować twór, jakim była Marchia Graniczna. Był to jeden z elementów polityki niemieckiej, nazistowskiej wobec państwa polskiego. Próba czy likwidacja Marchii Granicznej miała być właśnie takim elementem, który przygotowywać miał tutaj no, państwo polskie do tego, żeby podjąć rozmowy, dyskusje o tym, aby właśnie Niemcy przejęły Gdańsk, przejęły również część korytarza w postaci tej autostrady, którą Hitler później zaproponował władzom Rzeczpospolitej. I w roku 31 października 1938 roku odbyła się oficjalnie likwidacja prowincji Marchia Graniczna, natomiast jej terytorium w znacznej części włączono do prowincji Pomorze, do prowincji Pomern. To była jedna z też z prowincji państwa kraju związkowego Prusy w ramach Niemiec i powiaty właśnie Nadnotecki, Pilski, Złotowski, Człuchowski włączono do prowincji pomorskiej. Rejencję tą pilską powiększono o jeszcze cztery powiaty, dwa nowomarchijskie, czyli Strzelce Krajeńskie oraz Choszczno i dwa powiaty z rejencji koszalińskiej, Drawsko i Szczecinek. I ten organizm włączono do prowincji pomorskiej jako trzecią rejencję. I z tym związane było również zmiany w zakresie przechowywania materiałów archiwalnych dotyczących tych terytoriów. W państwie pruskim, w archiwistyce pruskiej obowiązywała, można powiedzieć, dość, jeśli chodzi o kraj, o sprawy wewnętrzne, dość ściśle przestrzegano zasady pertynencji terytorialnej, czyli że materiały archiwalne wytworzone na danym terytorium są tam też przechowywane. I tutaj władze archiwalne, generalny dyrektor archiwów pruskich, dr Zipfel, podjął decyzję o przekazaniu archiwaliów, które były zgromadzone w archiwum Marchii Granicznej w Berlinie, do archiwum państwowego w Szczecinie. I z archiwum Marchii Granicznej zlikwidowano w grudniu 1938 roku i od stycznia rozpoczęły się transporty archiwaliów do Szczecina. Przewieziono wówczas akta rejencji, akta landratur, również przewieziono część depozytów miast i innych instytucji, które były dotąd zgromadzone w archiwum w Berlinie. Te akta zostały złożone w szczecińskim archiwum i stanowić miały no, zasób tutaj archiwum szczecińskiego i też instytucje, które działały na terenie rejencji pilskiej, również ziemi trzcianeckiej, rozpoczęły, czy były nadzorowane przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, Pruskie Archiwum Państwowe w Szczecinie i były zobowiązane do przekazywania do tego archiwum dokumentów czy materiałów archiwalnych. Tak też stało się między innymi z Towarzystwem Historii, Pielęgnacji Historii Ziemi Nadnoteckiej, utworzonym przez profesora Szulce, o którym ja wspominałem, czy napisałem, czy też wygłosiłem już u Państwa w muzeum referat przed kilku laty. Jego treść została zamieszczona w periodyku wydawanym przez muzeum w numerze czwartym, tak, Kroniki Ziemi Trzcianeckiej i tam można się z tym materiałem omawiającym ten zespół zapoznać. Natomiast tutaj chciałem zwrócić na inne materiały, które zachowały się w szczecińskim archiwum. Może bym rozpoczął od, czy może tak, przepraszam,
wybiłem się z rytmu i materiały te dotyczące Grenzmarku, ziemi też trzcianeckiej, przechowywane były w szczecińskim archiwum do 1945 roku. Od 1942 roku władze archiwum szczecińskiego prowadziły akcję zabezpieczenia tych całego zasobu przed działaniami wojennymi. Tutaj chodziło głównie o naloty bombowe amerykańsko-angielskie, które miały od 1942 roku miejsce również wobec Szczecina i jako ośrodka przemysłowo-handlowego znaczącego na terenie Niemiec. Spowodowało to, że znaczna część zasobu szczecińskiego archiwum została rozdysponowana między miejsca ewakuacji. Tych miejsc było 16 na terenie całego Pomorza Zachodniego, tak na zachód, jak i na wschód od Szczecina. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku polscy archiwiści, tutaj zasługi przede wszystkim dawnego archiwisty rodu Radziwiłłów, kustosza archiwum radziwiłłowskiego, Bolesława Tuchana Taurogińskiego, który został skierowany do Szczecina w lipcu 1945 roku i 1 sierpnia 1945 roku otworzył polskie archiwum państwowe w Szczecinie. Rozpoczęła się akcja rewindykacji i też odzyskiwania materiałów archiwalnych, tych, które znajdowały się w miejscach ewakuacji. Nie wszystko zostało odnalezione, nie wszystko zostało, udało się zwieść. Część materiałów archiwalnych, tych, która znalazła się na zachód od Szczecina, pozostała w radzieckiej strefie okupacyjnej i stała się podstawą później utworzonego przez władze strefy okupacyjnej archiwum w Greifswaldzie. Tam też część materiałów trafiła również z okręgu, z marchi granicznej, również właśnie z ziemi trzcianeckiej. I archiwum szczecińskie polskie zgodnie również z zasadą pertynencji terytorialnej zaczęło ten zasób dzielić między archiwa, które posiadały tutaj właśnie te, czy między archiwa, które miały pertynencję do terytoriów, które obecnie już nie były w zasięgu działania Archiwum Państwowego w Szczecinie. Z racji tego archiwalia związane z dawną rejencją pilską, północną Wielkopolską, w znacznym stopniu zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Tutaj chodzi przede wszystkim właśnie o zespół rejencja pilska, również jeszcze inne mniejsze zespoły. Jednak część dokumentów z tego regionu, z ziemi również trzcianeckiej, pozostała. Są to, tak jak już wspominano w innych wystąpieniach, między innymi cztery dokumenty zachowane w zbiorze dokumentów Archiwum Państwowego w Szczecinie, a dotyczących, można powiedzieć, trzy z tych dokumentów dotyczą pierwocin miejskości, czy też ukazują proces przekształcania osady wiejskiej, jaką była wieś Trzcianka, w miasto na przełomie XVII i XVIII wieku. Poczynając tutaj właśnie, tak jak na slajdzie Państwo macie, dokumentu z 1679 roku, w którym jest przekazana możliwość dla tkaczy założenia cechu w Trzciance. Następnie również dokument Michała Korybuta Wiśniowieckiego o powołaniu w Trzciance jarmarków, które mogą się odbywać w Trzciance, a następnie ten najważniejszy dokument, lokacja miasta na prawie magdeburskim, którą dokonał, czy potwierdził tą lokację właścicielom Trzcianki król August II Mocny, tak, elektor saski, król Polski w 1731 roku. To są te trzy dokumenty, można powiedzieć, świadczące o tym procesie tworzenia
się miasta Trzcianki, będącym takim właśnie tą egzemplifikacją dokumentową tego procesu, który był, no, nie stanowił jednego takiego wydarzenia, lecz był rozłożonym w czasie procesem społecznym, czy społeczno-politycznym, społeczno, można powiedzieć, gospodarczym, tak, kiedy ta wieś nabierała tych elementów miejskości, aż została przekształcona formalnie w miasto. Kolejne takie dokumenty związane z Trzcianką, to jest jeszcze jeden z dokumentów zachowanych w zbiorze dokumentów papierowych i pergaminowych szczecińskiego archiwum, to jest patent czeladniczy z 1804 roku, a także tutaj taki efemeryczny zespół składający się z jednej jednostki, cechy miasta Trzcianki, cech sukienników, gdzie zachował się list dobrego urodzenia dla mistrza sukienniczego, dla tkacza Johanna Birnholca z 1796 roku. To są te, można powiedzieć, dokumenty, które dotyczą bezpośrednio miasta Trzcianki z tego okresu pierwszych dziesięcioleci czy pierwszego stulecia istnienia miasta. Część tych dokumentów tutaj przeze mnie wymienionych stanowiła depozyt miasta Trzcianki w ramach muzeum, przepraszam, w ramach archiwum Marchii Granicznej i on jako depozyt, te dokumenty zostały przekazane w 1939 roku z Berlina do Szczecina. Kolejną grupą archiwaliów, która jest tutaj zachowana w naszym archiwum, to jest wspomniany zespół, który obecnie nazywa się Związki, Instytucje Samorządu Terytorialnego i Zawodowego Powiatu czy Ziemi Nadnoteckiej. To jest właśnie spuścizna historyczna, którą przekazał profesor Szulce do archiwum w Szczecinie już w okresie II wojny światowej w roku 1940-1942 i te materiały archiwalne, dość obszerne, bo 180 jednostek archiwalnych było przekazanych, nie zachowały się w komplecie. W szczecińskim archiwum zachowało się 29 tomów akt, które omówiłem, jak już wspomniałem, w poprzednim moim wystąpieniu w Muzeum Trzciance przed kilku laty. Uzupełnieniem do tego jest, bo jest to ten zespół, jest zespołem rozbitym, czy podzielonym, tak, między archiwa, jest właśnie jego fragment obejmujący pół metra akt, złożony właśnie w Landesarchiv w Greifswaldzie, czyli tym archiwum, które władze radzieckie pozwoliły archiwistom niemieckim w roku 1946 utworzyć dla zbieranych przez nich archiwaliów i złożonych właśnie do Greifswaldu z tych miejsc ewakuacji na zachód od Szczecina, tutaj głównie z wyspy Rugi, bo tam w pałacach, między innymi w Ralswik, znajdował się taki jeden z ważniejszych punktów ewakuacyjnych szczecińskiego archiwum. I tutaj może na tym, o tych materiałach zakończyłbym swój wywód, jeśli chodzi o, bo resztę można przeczytać już w Ziemi Trzcianeckiej numer 4. Natomiast kolejne materiały pochodzą już z końca XIX wieku i okresu międzywojennego wieku XX. Pierwsza grupa tych archiwaliów to są akta dotyczące spraw związanych z szeroko pojętym rolnictwem, tak w zakresie parcelacji, tworzenia majątków czy gospodarstw rolnych, chłopskich, parcelacji wielkiej, własności ziemskiej, również melioracji, melioracji nie tylko terenów wiejskich, ale również i terenów miejskich, tak, tych, które wymagały tego. Tutaj w zespole Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej, czyli władzach nadrzędnych
dla całej prowincji pomorskiej, również dla rejencji pilskiej. Od 1938 roku zachował się takich tomów akt kilkadziesiąt. To są akta głównie z lat 20., 30. i 40. XX wieku. Obejmują one materiały związane z procesami, z przyznawaniem dotacji na rzecz spółek melioracyjnych, również spory prawne między właścicielami ziemskimi, właścicielami nieruchomości. Tam również jest między innymi sprawy związane z bankiem, który udzielał w Trzciance kredytów czy pożyczek na rzecz właśnie procesów tych związanych z osadnictwem, z kolonizacją, tworzeniem nowych gospodarstw, z melioracją gruntów nad Notecią i innych tutaj regionach, tak, czy okolicach Trzcianki. To jest uzupełnieniem, dlatego są materiały zgromadzone w Komisji Generalnej w Stargardzie. To jest też zespół taki, którym właśnie świadczy o, który jest pozostałością po administracji rolnej XIX i początków XX wieku. Tam zachowało się kilka tomów akt dotyczących też tych zagadnień związanych z parcelacją, melioracją w okolicach Trzcianki, w powiecie nadnoteckim, tutaj w spraw rolnych. I następnym dużym taką grupą archiwaliów są to akta dotyczące powołania seminarium nauczycielskiego, następnie szkoły przygotowawczej dla nauczycieli oraz później szkoły realnej i przekształcenia jej w gimnazjum realne, czyli szkołę pełną, szkołę średnią kończącą się maturą. Te archiwalia pochodzą z lat 1880-1940. Są to materiały przechowywane w zespole prowincjonalne kolegium szkolne w Szczecinie. Jest tego 21 jednostek archiwalnych. Są to poszyty oraz też również akta luźne. Wśród nich są właśnie dokumentacja związana z nadzorem władz szkolnych, tak? Można by było porównać takie kolegium szkolne prowincjonalne do dzisiejszego kuratorium oświaty, tak? Czyli nadzór nad szkolnictwem. I tutaj są sprawozdania roczne, również korespondencja dotycząca właśnie tworzenia kolejnych placówek edukacyjnych, tych również właśnie tego seminarium nauczycielskiego, gdzie kształcono, a także tej szkoły przygotowawczej dla nauczycieli, gdzie kształcono pedagogów dla szkół ludowych, czyli tych szkół wiejskich, szkół podstawowych. Takie seminaria istniały w Niemczech, w Prusach do lat 20. XX wieku. One również wzorem właśnie pruskim, niemieckim, również były na terenie II Rzeczpospolitej aż do lat 30., w połowie lat 30. zaczęto takie seminaria w Polsce likwidować i stawiać na kształcenie, zresztą jak i w Niemczech, na kształcenie nauczycieli na poziomie szkolnictwa wyższego, zawodowego. Ale to jest odrębny problem. I wśród tych materiałów bardzo ciekawe są dokumenty związane z adaptacją, rozbudową budynku gimnazjum, czy najpierw szkoły realnej, a później gimnazjum właśnie. Są tam kosztorysy, są również rysunki techniczne, tak, związane z przeprojektowaniem budynku, między innymi adaptacją mieszkania dyrektorskiego właśnie na potrzeby sal dydaktycznych, tak, przebudowę budynku. Jest to dość w całości tak materiał, który na pewno w dużej mierze pozwala prześwietlić czy oświetlić, ukazać dzieje szkolnictwa na terenie Trzcianki, tutaj powiatu trzcianeckiego. Kolejnym
materiałem już w znacznie mniejszym stopniu zachowanym. To są takie pojedyncze tomy akt zachowane między innymi w zespole Krajowy Urząd Skarbowy, gdzie jest jeden tom akt dotyczący działania Urzędu Celnego w Trzciance. Tak, powiat trzciancki był powiatem granicznym, graniczył z Wielkopolskim, tak, z województwem poznańskim, z terytorium Rzeczpospolitej. Tutaj Urząd Celny wiązał się z tym, że w okolicach były przejścia graniczne i prowadzony był ruch towarów i nie tylko, i ludzi, osób przez granicę, i trzeba było tutaj tą granicę celną utrzymywać. Tak, tutaj ten urząd istniał. Podlegał on Krajowemu Urzędowi Skarbowemu, który działał w Szczecinie w okresie międzywojennym, czyli tej administracji wyższego rzędu prowincjonalnego. Kolejne to jest jedna jednostka takiego urzędu tutaj z zakresu wymiaru sprawiedliwości, czyli sądu obwodowego. Jest to zespół szczątkowy, zachowała się tylko jeden tom akt dotyczący regulacji spuścizny, czyli tutaj tak spraw związanych ze zgonem osób oraz przeprowadzaniem procesu spadkowego przed sądem. Są to dokumenty, przede wszystkim sprawy ogólne dotyczące przepisów dotyczących tej problematyki. I kolejnym bardzo interesującym zespołem, w którym zachowały się materiały dotyczące czcianki, jest to zespół pod nazwą Kartoteka Członków Lóż Masońskich, wytworzona przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Materiały te pochodzą z lat 30., początków lat 40. XX wieku. Władze nazistowskie, owładnięte różnego rodzaju fobiami, czy naziści, czy też szukaniem wrogów, tak, przykładem tego, tak, znalezieniem wroga wewnętrznego jest później proces Holokaustu, tak, tutaj Żydzi jako ci, którzy są przyczyną klęski państwa niemieckiego, społeczeństwa niemieckiego w okresie I wojny światowej, i naziści stygmatyzują, ale stygmatyzują również inne i grupy narodowościowe, ale również i grupy społeczne, zawodowe tutaj i organizacje. Między innymi naziści stygmatyzowali i zakazali działalności lóż masońskich oraz tutaj w ramach tej dyskryminacji czy też prześladowania również najpierw przez komórkę SS, następnie Sicherheitsdienst, a później od 1939 roku komórkę, która była działała w ramach Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, tworzono listę, kartotekę członków lóż masońskich z terenu całych Niemiec, ale także państw ościennych. I tutaj w tej kartotece, takiej można powiedzieć retrospektywnej, bo wypisywano również osoby już nieżyjące na pewno, tak? Bo między innymi w tej kartotece mamy kartę ewidencyjną Wolfganga Amadeusza Mozarta, czy też Józefa Piłsudskiego, którego Niemcy uważali za masona. Zachowały się również karty kilku mieszkańców Trzcianki, których uważano, czy też stwierdzono, że są członkami lóż masońskich. Zresztą na tych kartach, tam jak Państwo widzicie w prezentacji, zamieściłem dwie karty Georga Rychwalskiego. Wśród tych kart członków lóż masońskich zachowało się kilka kart
mieszkańców Trzcianki, którzy zostali określeni, czy też no, stwierdzono ich rzeczywiste członkostwo lub przypisano im członkostwo do lóż masońskich. Tutaj, jak już na tych kartach również wskazano, że w samej Trzciance istniała loża masońska, jak spojrzycie Państwo na prezentacji przy karcie Georga Rychwalskiego na jednej z kart, bo akurat zachowały się dwie jego karty, jest wskazana loża w Pile, na drugiej loża w Trzciance. I to można powiedzieć, są materiały archiwalne, te do 1945 roku zachowane w szczecińskim archiwum, które świadczą tej spuścizny archiwalnej, która dotyczy ziemi trzcianeckiej, Trzcianki, która trafiły w roku 1939 i w latach II wojny światowej do szczecińskiego archiwum w ramach właśnie włączenia tego terytorium do Pomorza, do prowincji pomorskiej i pozostały w tym, tutaj w szczecińskim archiwum po II wojnie światowej już w ramach działania Polskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie. Część z tych dokumentów jest bardzo cenna, znaczy można powiedzieć, wszystkie są cenne, tak, ale te dokumenty dotyczące lokacji Trzcianki, tworzenia pierwocin miejskości Trzcianki dla miasta, no są tutaj, można powiedzieć, dla dziejów miasta tymi najważniejszymi, najistotniejszymi materiałami archiwalnymi. Ale również i można wspomnieć, że ze współczesnych materiałów archiwalnych również badacz odwiedzający szczecińskie archiwum znajdzie dokumenty dotyczące Trzcianki, ziemi trzcianeckiej. W zespołach szczebla wojewódzkiego czy regionalnego, choćby tutaj Urząd Wojewódzki Szczeciński, przejawiają się pojedyncze dokumenty dotyczące Trzcianki, ale czy też w innych zespołach, tutaj wskazać można by było na przykład na Stocznię Szczecińską, proszę Państwa, w aktach Stoczni Szczecińskiej są materiały na temat dostawców różnego rodzaju urządzeń technicznych, wyposażenia statków z terenu ziemi trzcianeckiej, z Trzcianki, którzy dostarczali takie części wyposażenia statków produkowanych przez Stocznię Szczecińską w Szczecinie od lat 50. aż do początku XXI wieku. Kolejny zespół, który zachowały się materiały poświęcone Trzciance, związane z ziemią trzcianecką, to jest Pomorski Bank Kredytowy Centrala w Szczecinie. W roku 1988-1989 w ramach tworzenia, w ramach przekształceń ekonomicznych i również społecznych, politycznych w Polsce, w miejsce oddziałów powiatowych czy regionalnych, czy rejonowych powiatów Narodowego Banku Polskiego utworzono banki regionalne, również Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie i ten bank posiadał kilkanaście czy kilkadziesiąt swoich oddziałów w różnych regionach Pomorza Zachodniego, ale również i również w regionach sąsiednich. I między innymi w Trzciance powołano taki oddział Pomorskiego Banku Kredytowego, który działał w latach 90. XX wieku. I z tego okresu zachowały się materiały dotyczące właśnie rewizji, tak, przez centralę oddziału, tak, czyli tych no, spraw związanych z kontrolą działalności oddziału, ale także zachowały się ekspertyzy tak, finansowo-gospodarcze czynione na potrzeby banku w celu określenia tak, zdolności finansowych, gospodarczych regionu trzcianeckiego, tak, czyli tych potencjalnych klientów, którzy w Trzciance, w powiecie
tutaj w ziemi nadnoteckiej mieszkają czy działają, tak jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze i jakie są ich tutaj no, możliwości ekonomiczne. Banki takie przecież dokumenty tworzyły i tworzą i też takie właśnie materiały w ramach Centrali Pomorskiego Banku Kredytowego zachowały się. Obecnie ten bank, zresztą jak i inne banki, podlegał później po roku 98-99 procesom integracyjnym i no, materiały, te, które u nas się zachowały, są tylko do końca lat 90. Później to już przejmowały inne banki. Tutaj w przypadku Pomorskiego Banku Kredytowego Bank Pekao S.A. przejął jego działalność, tak, wchłonął go i już Pomorskiego Banku nie ma, no też nie ma tego oddziału Pomorskiego Banku w Trzciance, ale pozostały po nim materiały archiwalne. Także, szanowni Państwo, z mojej strony byłaby tyle, jeśli chodzi o takie pokrótce omówienie zasobu Szczecińskiego Archiwum dotyczącego ziemi trzcianeckiej. Tutaj można by było jeszcze wspomnieć, że w aktach archiwum byśmy tak to nazwali, czyli w dawnej registraturze przedwojennego archiwum zachowały się dokumenty dotyczące właśnie nadzoru nad archiwami, archiwaliami na ziemi trzcianeckiej, a także przekazywaniem tych materiałów do zasobu Szczecińskiego Archiwum w latach właśnie 40. czy okresu II wojny światowej, a także tutaj na temat też spraw związanych z pieczęciami, czy szeroko pojętą heraldyką. Tutaj mamy zachowane odciski pieczęci z regionu trzcianeckiego w aktach i w zbiorze pieczęci. To można by było powiedzieć pokrótce wszystko, jeśli chodzi o trzcianeckie archiwalia w zasobie Szczecińskiego Archiwum Państwowego. Dziękuję Państwu.